To była nudna, ciemna noc w wiosce. W tym czasie wszyscy już spali, ale Michał wciąż siedział pod wielkim, starym dębem i rozmyślał. Właśnie skończył 23 lata i był na ostatnim roku studiów medycznych. Nie mógł uwierzyć, że spełni się jego marzenie. Zostanie kardiochirurgiem. Skąd wzięła się w nim pasja do medycyny, nie wiedział nikt z jego bliskich. Ale Michał uwielbiał czytać książki o różnych chorobach, budowie człowieka, a w szkole jego ulubionymi przedmiotami były chemia i biologia. Nauczycielka Arleta, która całe życie uczyła tych przedmiotów, od razu zauważyła talent w Michale i często powtarzała jego rodzicom, że chłopiec powinien zostać lekarzem. Ojciec i matka Michała byli bardzo zwyczajnymi ludźmi. Dorastając, mieszkali całe życie na wsi, pracując w lokalnym przedsiębiorstwie rolnym. Ojciec, Patryk, był operatorem maszyn, zawsze na traktorze przez cały rok, matka, Kornelia, pracowała jako dojarka. Byli prostymi ludźmi, niczym się nie wyróżniali. Pracowali, wychowywali jedynego syna i myśleli, że pójdzie w ich ślady. Miał zostać w wiosce, ożenić się i doczekać wnuków. Mieli już nawet upatrzoną narzeczoną. A raczej Kornelia miała. Uznała, że Michał bez niej ani rusz i z góry wszystko za niego postanowiła. Chłopakowi się to nie spodobało. Michał wielokrotnie powtarzał matce, że sam będzie decydował, jak ma żyć, z kim się ożenić i kiedy. Uparta kobieta nie słuchała jednak dorosłego syna. Michał w jej oczach wciąż był małym i mało inteligentnym chłopcem. Patryk często podpowiadał żonie, że nadopiekuńczość Michałowi nie wyjdzie na dobre. Ale Kornelia też nie słuchała męża i dalej robiła po swojemu. Chciała związać się z sąsiadami, Świętosławą i Fortunatem Gorałem. Wychodząc za mąż za Michała, ożeniła się z ich córką Mają. Prowadzili własne duże gospodarstwo, hodując krowy i woły mięsne oraz produkując wyroby własnej marki. Sami Goralowie też byli prostymi ludźmi, Fortunat po prostu w porę się dorobił i założył własne gospodarstwo. Nasz Michał ożeni się z Mają i wtedy będzie dobrze. Kornelia jeszcze raz przypomniała mężowi. Taki ładny, z blond włosami, gęstymi do pasa. Wysoka i dostojna. Takiej dziewczyny nie znajdzie nigdzie indziej. Nie, musimy ją zeswatać. I dowiedziałam się, że bardzo lubi Michała. Całe lato dziewczyna próbuje się do niego zbliżyć. Uspokój się, kobieto. Patryk po raz kolejny próbował powstrzymać żonę. Nasz syn to mądry chłopak i sam zdecyduje, co zrobić. Nie widzisz, że on wcale nie jest zainteresowany Mają? Ta druga chodzi mu po głowie. Jak to? Powiedz mi, na kogo patrzy nasz syn? Kornelia nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Sama go spytaj, ferie już niedługo. Michał wyjedzie za tydzień, odparł Patryk. Wyciągnął papierosa i zaciągnął się gorzkim, smolistym dymem. Gdy Kornelia dotarła do pokoju Michała, zorientowała się, że nie ma go w domu. Była prawie północ, a gdzie on był? Zapytała kobietę i przez otwarte okno wyjrzała na podwórko. Nie trzeba było długo czekać, by znaleźć syna. Michał siedział na ławce i wpatrywał się w matkę. Jestem tu, mamo, pomyślałem, że zaczerpnę świeżego powietrza. Wyjaśnił i wziął głęboki wdech świeżego nocnego powietrza, wypełnionego skoszoną trawą, kwiatami łąkowymi i jabłkami. Nie siedź tam zbyt długo, bo się przeziębisz. Nadchodzi jesień, noce robią się chłodne. Kobieta ostrzegła syna. Czekasz na kogoś, synu? Przypadkiem nie na Maję? Mamo, ile razy mam ci powtarzać, nie chcę twojej Mai. Nie lubię jej od czasów szkolnych. Jest śliska i czepliwa. To tylko twoja wyobraźnia, synu. Kornelia próbuje zmienić zdanie chłopca. Spójrz, jaka ona ładna. Pierwsza piękność w wiosce. To z nią powinieneś się ożenić. Wiedząc, że matka nie zmieni zdania, Michał nie kłócił się z nią. Westchnął tylko ciężko, wstał i poszedł do domu.
W głowie przyszłego lekarza była zupełnie inna dziewczyna, o której ostatnio myślał dniami i nocami. Poranek nadszedł niepostrzeżenie. Michał zazwyczaj budził się o 10:00, kiedy słońce było już wysoko. Było to coś, na co młody mężczyzna mógł sobie pozwolić tylko podczas wakacji. W trakcie roku szkolnego wstawał wcześnie. Studia na uczelni medycznej pochłaniały mnóstwo czasu i energii. Mimo to Michał uwielbiał się uczyć. Korzystając z ostatnich wakacyjnych dni, pozwalał sobie na wylegiwanie się w łóżku. Michał, czy ty jeszcze śpisz? Głos Michała sprawił, że wyskoczył z łóżka i podszedł do okna. No już, wstawaj. Spójrz na okonia, którego złowiłem dziś rano. Wołam cię na ryby, a ty się nie zgadzasz. Dobrze, Eliasz. Obiecuję, że jutro będę z tobą na brzegu. Tylko nie zapomnij nastawić budzika. Michał cieszy się na twój widok. Chodź, zjemy razem śniadanie. Eliasz nie kazał na siebie czekać, postawił wiadro z aniołem i sprzętem w cieniu pod starą jabłonią i wszedł do domu. Kornelia jak zwykle zostawiła śniadanie na stole przed wyjściem do pracy. Dzisiaj postanowiła poczęstować swojego ukochanego synka omletem i podpłomykami z serem. O mój Boże, jakie pyszne! Eliasz powiedział entuzjastycznie, oblizując palce. Minęło 6 lat, odkąd mieszkamy z tatą bez mamy, nikt nas tak nie rozpieszczał. Eliasz, czy kiedykolwiek rozważałeś pójście na uniwersytet? Od matury minęło już sporo czasu, a ty nadal grzebiesz w swoim warsztacie. Michał zapytał kolegę. A do czego mi to potrzebne? Odpowiedział Eliasz, zajadając ze smakiem omleta. Potrafię zarobić na chleb bez wykształcenia. Mój warsztat nie jest biedny. Mam, że tak powiem, stałych klientów i nie jestem bez pracy. Naprawiam samochody, odkąd wróciłem z wojska. To ty zawsze chciałeś być naukowcem. Cóż, ja zdecydowanie chciałem być lekarzem. Michał się zgodził. Wiesz, myślę, że to najbardziej ludzki zawód na świecie. Leczyć, ratować, pomagać ludziom. To jest prawdziwe szczęście. Niedługo zostanę kardiochirurgiem. Odbędę staż, trochę poćwiczę, a potem sam zacznę naprawiać ludziom silniki. Tak, bracie, w tej kwestii jesteśmy bardzo podobni. Mrugnął do towarzysza Eliasza. Ja naprawiam silniki samochodowe, ty ludzkie. Nie masz pojęcia, jak wygląda ludzkie serce. Michał wyjaśnia dalej. To główny organ ludzkiego ciała. Można by pomyśleć, że bije i bije. Często ludzie nawet o tym nie myślą, ale od tego silnika zależy całe ich życie. Najbardziej interesuje mnie temat przeszczepów serca. To nauka sama w sobie. Ale medycyna jest teraz bardzo zaawansowana, więc w najbliższym czasie nikogo to nie zaskoczy. Jak nie dać się zaskoczyć? Najpierw znaleźć kogoś, kto zechce podzielić się swoim sercem. Wątpię w słowa Michała, Eliasza. W życiu zdarzają się różne rzeczy. Zdarza się, że człowiek ulega wypadkowi i umiera, ale jego serce jest zdrowsze niż którekolwiek ze zdrowych. Takie organy przeszczepia się chorym pacjentom, wyjaśnia Michał. Powiedz mi, że poświęciłbyś własne serce. Nieoczekiwanie Eliasz wyraził swoje myśli. Broń Boże, oczywiście. Dlaczego nie? Nie miałbym nic przeciwko. Chociaż, wie pan, ja chcę żyć, tylko nie mogę. Młody lekarz obrócił rozmowę w żart. Cóż, mógłbym z tobą rozmawiać cały dzień, opowiadasz ciekawe historie. Eliasz umył ręce i zaczął szykować się do powrotu do domu. Zostawię ci tam trochę okonia, ciocia Kornelia usmaży ci go wieczorem. A ty jutro o 5:00 rano, żebyś był gotowy. Wcześnie rano jest najsilniejszy. Umówili się nad brzegiem rzeki i Eliasz zajął się swoimi sprawami, a Michał zmywał naczynia i czytał książkę. Można by pomyśleć, czytał, cieszył się życiem, ale nie. Przed oczami zamiast liter Michał miał dziewczynę, Bożenę.
była córką miejscowej nauczycielki, Świętosławy, która prowadziła zajęcia z języka polskiego i literatury, ale od 3 lat nie pracowała tam ze względów zdrowotnych. Jej jedyna córka, Bożena, bardzo chciała iść na studia historyczne. Dostała się, ale korespondencyjnie. Nie zostawiła matki bez opieki ani na jeden dzień. Świętosława chorowała na nerki. Kobieta praktycznie nie była w stanie sama o siebie zadbać, więc Bożena pojechała do instytutu korespondencyjnie. Matkę zostawiała pod opieką sąsiadki tylko na czas sesji. Bożena pięknie szyła i zarabiała na życie. Rodzina żyła biednie. Emerytura Świętosławy i skromne zarobki Weroszki ledwo starczały na życie. Ale niezwykły narzekać. Bożena od dziecka była przyzwyczajona do zmagania się z przeciwnościami losu. Jako niska i rudowłosa była często wyśmiewana przez kolegów z klasy. W 6 klasie ścięła włosy i postanowiła przefarbować je na czarno. Jej mama zauważyła jednak dziwactwa córki i wyjaśniła, że każdy ma swoje własne, niepowtarzalne piękno. Bożena oczywiście nie uwierzyła w jej słowa, ale zapamiętała je i często powtarzała. Wyglądało na to, że z wiekiem stawała się coraz brzydsza. Mamo, dlaczego mnie taką urodziłaś? Bożena 10-klasistka apelowała do matki, jeszcze raz studiując swoje odbicie w lustrze. Mogłaby być chociaż normalnego wzrostu, a tak to katastrofa. A te piegi, co z nimi zrobić? Nie mogę ich wymazać, nie mogę ich zamalować. Znowu zaczynasz się przejmować bzdurami? Świętosława zganiła córkę. Ile razy mam ci powtarzać, że jesteś moją pięknością? Twoje włosy do pasa lśnią w słońcu. A jeśli nie jesteś wysoka, to powinnaś być szczęśliwa. Twój ojciec zawsze powtarzał, że dziewczyna nie powinna być wysoka, żeby mąż ją nosił. Ja też nie jestem wysoka. Czy ojciec nosił cię na rękach? Zapytała Bożena, słysząc coś, czego wcześniej nie wiedziała. Oczywiście, że tak. Niestety westchnęła Świętosława. Gdyby żył, potwierdziłby teraz moje słowa. Ale chłopcy nadal nie zwracają na mnie uwagi, lamentowała dalej dziewczyna. Więc nie znalazłem nikogo, kto mógłby docenić twoje piękno. Nie wypełniaj swojej głowy bzdurami. Znajdzie się ktoś, kto cię pokocha, a ty pokochasz jego. Zobaczysz, będzie. Świętosława uspokoiła córkę. Ech, gdyby to tylko była prawda. Bożena westchnęła cicho, wciąż przyglądając się swojemu odbiciu w lustrze. Od tamtej rozmowy minęły 2 lata i taka osoba się znalazła. Michał spotkał Bożenę przypadkiem na ulicy. Spieszyła się do sklepu, coś jej się śniło i wpadła na niego. Michał, choć chodził z Bożeną do szkoły, słabo ją pamiętał. Najwyraźniej zawiniła 5-letnia różnica wieku. Bożena w kwietniu skończyła 18 lat. Michał, widząc dziewczynę, od razu zwrócił uwagę na jej skromne, życzliwe oczy, miękki głos i piękny uśmiech. Przepraszam, jestem taka niezdarna, przeprosiła Bożena, wpadając w ramiona Michała. Idę i nie widzę, że na drodze oprócz mnie jest ktoś jeszcze. Tak, to też moja wina, że cię nie zauważyłam. Mam na imię Michał, a ty? Jestem Bożena, córka Świętosławy babuli. Świętosława? Ta, która uczyła języka polskiego i literatury? Zapytał Michał, uważnie przyglądając się dziewczynie. Tak, ale teraz nie pracuje. Zdrowie jej szwankuje, martwię się o nią. Do instytutu poszła więc tylko korespondencyjnie. Bożena westchnęła i oderwała wzrok od chłopaka. Słuchaj, Bożena, przyjdź dziś o 11:00 nad brzeg stawu. Wiesz, gdzie rośnie duża wierzba? Michał zaproponował i spojrzał wyczekująco w oczy dziewczyny. Bożena zamyśliła się, uśmiechnęła lekko i pobiegła dalej. Wieczorem pobiegła do starej Ivy i od tej pory młodzi spotykali się prawie co wieczór. Michał, znając charakter matki, postanowił na razie nic jej nie mówić.
Rozmowa o Mai irytowała go i starał się zamknąć temat, pokazując całym swoim wyglądem, że nie chce o tym rozmawiać. Pozostał tydzień ferii. Michał chciał, żeby Bożena pojechała z nim do miasta, ale wiedział, że nie ma sensu o tym rozmawiać. Dziewczyna nigdy nie zgodziłaby się opuścić matki. O czym myślałeś, Michał? Głos nieznanej mu kobiety przywrócił go do rzeczywistości. Maja stała przed nim. Krótka sukienka podkreślająca szczupłą sylwetkę, rozpuszczone włosy i mistrzowsko nałożony makijaż, żaden mężczyzna nie mógł przejść obok niej obojętnie. Ale nie Michał. Ach, to ty, Maja? Dlaczego tu jesteś? Niezbyt grzecznie zapytał młody mężczyzna, dając do zrozumienia, że nie cieszy się na jej widok. Czemu tak niegrzecznie spytała figlarnie Maja, siadając obok niego? Stęskniłam się za tobą. Tak, a twoja mama prosiła, żebym cię odwiedziła. Idź do mojego Michała, cały dzień jest sam w domu. Chodźmy wieczorem na dyskotekę. Wiesz, jakie świetne dyskoteki mamy w sąsiedniej wsi? Nuda na odludziu, ale można się tam dobrze zabawić. Właśnie otworzyli kawiarnię, można usiąść, porozmawiać, zjeść i napić się. A tak przy okazji, co lubisz pić? Lubię szampana. Wolę pić szampana tylko przy ważnych okazjach, na przykład w Sylwestra. Poza tym lubię czarną herbatę z cytryną i wodę ze studni mojego ojca. Nigdzie indziej nie można znaleźć tak dobrej wody. Młody mężczyzna odpowiedział nieco zirytowany i otworzył książkę, dając do zrozumienia natrętnemu gościowi, że rozmowa dobiegła końca i nie ma już o czym rozmawiać. Tak, zawsze byłeś uciążliwy. Dziewczyna ściągnęła maskę z twarzy. Nie interesują cię dziewczyny, prawda? Może masz jakieś inne zainteresowania? Słuchaj, długo nie ukryjesz swojego sekretu. Maja, jeszcze jedno słowo, a własnymi rękami wypchnę cię z tego podwórka. Michał już nie wytrzymał. Moje relacje z dziewczynami to nie twój interes. A zresztą, jeśli chcesz wiedzieć, podobają mi się inne dziewczyny, nie jesteś w moim typie. Maja zarumieniła się jak rak z oburzenia i przez chwilę nie mogła wydusić z siebie słowa. Pożałujesz teraz, że powiedziałeś do mnie takie słowa. Ale nie jestem dumna, poczekam. Przybiegniesz do mnie na kolanach, poprosisz o wybaczenie, ale będzie za późno. Kocham cię, rozumiesz? Kocham cię i nic na to nie poradzę. Maja, przestań się poniżać. Michał powiedział do dziewczyny i odprowadził ją do bramy. Po co ci ja? Wokół jest tylu normalnych facetów, nie takich jak ja. Sama przed chwilą powiedziałaś, że nie jestem normalny. Wybacz mi, Michał. Maja rozpłakała się. Powiedziałam to z przekory. Wiesz, jesteś najfajniejszym facetem, jakiego znam i nadal będziesz mój, nawet nie zaprzeczaj. Dziewczyna rzuciła jeszcze jedno spojrzenie w oczy Michała, po czym wyszła za bramę swojego domu. A obok jest jeszcze dom. Podrapał się w tył głowy i westchnął. Mam dość tego cyrku. Nieważne, ile by gadał czy zaprzeczał, efekt był ten sam. Łzy, pełne politowania spojrzenia i puste nadzieje. Dzień minął niepostrzeżenie. Michał pomagał rodzicom w prowadzeniu domu, poszedł popływać nad rzekę i czekał na upragnione spotkanie z ukochaną. Wydawało się, że odkąd zaczął spotykać się z Bożeną, świat nabrał dla niego nowych barw. Zaczął inaczej oddychać i bardziej optymistycznie patrzeć na życie. Od razu zrozumiał, że Bożena jest poważną i inteligentną dziewczyną. A do tego bardzo życzliwą i ufną. Nie ma innych takich jak ty na świecie. Często powtarzał wiernie na randkach. Jesteś najpiękniejsza, najcudowniejsza. Sprawiasz, że czuję się tak dobrze. A Bożena mdlała ze szczęścia i mocno przytulała ukochanego. Wydawało się, że ich niczym niezmącone szczęście nigdy się nie skończy. Żadne z nich nie wiedziało, co ich czeka, ale nadzieja na najlepsze pomagała im żyć i cieszyć się każdą chwilą. Teofil, biznesmen,
Wracał do domu po pracy, jak zwykle prawie po północy. Jego napięty harmonogram sprawiał, że był zajęty dzień i noc. W wieku 35 lat Teofil był właścicielem dużego holdingu budowlanego. Swoją działalność rozpoczął 12 lat wcześniej, zaraz po uzyskaniu dyplomu z architektury. Mężczyzna zawsze marzył o posiadaniu własnej firmy, a teraz, po tych wszystkich latach, mógł trochę odpocząć i zająć się swoim życiem osobistym. Nie miał rodziny. Jego ojciec zmarł, gdy syn miał zaledwie 5 lat. Atak serca nagle skrócił jego życie. Matka wychowywała Teofila samotnie. Nigdy nie wyszła za mąż. Mieszkała w innym regionie. Syn kupił jej mały domek nad morzem, aby złagodzić ataki astmy. Jednak klimat odpowiadał kobiecie i prawie nie pamiętała uduszenia. Sam Teofil pozostał w swoim mieście. Był patriotą. Chciał zmienić swoje rodzinne miasto w raj. Jednak udało mu się. Domy wybudowane przez jego firmę stały się prawdziwą perełką w metropolii. Wszystko wydawało się być w porządku, ale życie osobiste Teofila nie ułożyło się. Nie był pozbawiony uwagi kobiet, ale żadna z nich nie wpadła mu w serce. A chciał poślubić tylko kogoś, kogo mógłby naprawdę pokochać. Z biegiem czasu nie mógł znaleźć takiej osoby. Znowu pracowałeś do późna, Teofilu? Renata, sąsiadka, zaczęła lamentować, podrywając się z ławki na widok mężczyzny. Trzeba było poprosić, żebym ci obiad ugotowała, to bym się ucieszyła. Albo wiesz, mogłabyś zjeść obiad u mnie. Zrobiłam dziś wspaniałe kotlety. Dziękuję, Renata, ale nie jestem przyzwyczajony do jedzenia o tej porze. Jest północ, co to może być za kolacja? Mężczyzna próbował odeprzeć natrętnego sąsiada. No to na pewno nie odmówisz filiżanki herbaty. Mam herbatę ziołową. Wiesz, jaka jest kojąca? Zapytała Renata, kurczowo ściskając dłoń Teofila. Nie odmawiaj mi, proszę. Renata, zjadłem kolację w biurze, cały dzień pracowałem i jestem bardzo zmęczony. Teraz chcę wziąć prysznic i odpocząć. Jak najspokojniej próbował odpowiedzieć Teofil. Myślę, że ty też powinieneś już iść do domu, robi się późno. Teofil wyszedł za drzwi, a Renata spojrzała na niego ze smutnym wyrazem twarzy. Niezamężny młodzieniec od dawna podobał się 28-letniej Renacie. Początkowo próbowała nawiązać relacje z wysokim, eleganckim brunetem o pięknych brązowych oczach, bardzo ostrożnie, jakby bojąc się spłoszyć. Stopniowo stawała się coraz śmielsza, a teraz otwarcie dawała do zrozumienia, że mu się podoba. Ale Teofil był nie do zdobycia jak skała. Nie był zainteresowany Renatą i żaden związek z nią nie wchodził w grę. Renata z zazdrością obserwowała, jak Teofil czasami romansował z innymi dziewczynami, często przyprowadzając je do swojej kawalerki. Ale te związki nie trwały długo i Renata zaczęła je traktować spokojniej. Wiedziała, że od prawie pół roku mężczyzna z nikim się nie spotyka. Przynajmniej nie zauważyła w jego otoczeniu żadnej kobiety. Dlatego w jej duszy znów pojawiła się nadzieja, że wciąż ma szansę na zdobycie ukochanego. Udało mu się odeprzeć natrętnego sąsiada, Teofil chciał udać się schodami do mieszkania na trzecim piętrze, ale czując ciężar w okolicy klatki piersiowej, zdecydował się skorzystać z windy. Te nieprzyjemne odczucia towarzyszyły mu od kilku miesięcy. Biznesmen nie miał jednak czasu na wizytę u lekarza. Po wejściu do mieszkania ostrożnie zdjął buty i rozpiął koszulę. Po około 20 minutach odpoczynku na kanapie, Teofil wziął prysznic i położył się do łóżka. Mieszkanie było czyste i schludne. W każdą środę przychodziła do niego sprzątaczka i robiła porządki. Świeża letnia bryza poruszała zasłonami. Przez otwarte okno słychać było dźwięk przejeżdżających samochodów. Jeszcze trochę i mężczyzna zasnął. Teofil spał prawie bez snów. Zmęczenie i stres całodziennej pracy sprzyjały spokojnemu snu. Budzik zadzwonił punktualnie o 6 rano. Teofil z trudem otworzył oczy,
Wstał z łóżka i znów poczuł nieprzyjemne uczucie w okolicach klatki piersiowej i między łopatkami. Nie, to był zdecydowanie czas na wizytę u lekarza. Przypomniał sobie, wziął prysznic, ubrał się, wypił kawę i jak zwykle pognał do pracy, nie pamiętał kolejnej wizyty u lekarza w ciągu dnia. Michał, kiedy teraz przyjdziesz? Bożena zapytała smutno, przytulając ukochanego. Nie chcę, żebyś jechał. Ja też nie chcę, powiedział Michał i pocałował ją w czubek głowy. Ale muszę, marzę o tym, żeby skończyć studia i zacząć pracować. Jak zacznę zarabiać, to przeprowadzę ciebie i twoją mamę do mojego miasta, na razie nie mogę. Oj, chciałabym, Bożena westchnęła i cicho otarła łzę. Nigdy nie sądziłam, że mogę być tak szczęśliwa, mając takiego chłopaka jak ty. Dlaczego tego nie zrobiłaś? Michał był zaskoczony. Każda dziewczyna marzy o tym, żeby spotkać swojego ukochanego i wyjść za niego za mąż. Marzą, szepnęła Bożena i westchnęła. Ale nie. Wiem, że nie jestem ładna. Przestań już, przerwała dziewczynie w połowie zdania. Nigdy więcej tak o sobie nie mów. Pamiętaj, że jesteś najładniejsza. Masz najpiękniejsze rude włosy, zielone oczy i uśmiech. Kocham cię, słyszysz mnie? Kocham cię i nigdy nie przestanę cię kochać. Bożena nic nie odpowiedziała na słowa ukochanego, uśmiechnęła się tylko i pocałowała młodzieńca w policzek. Ja też cię kocham. Bardziej niż życie, kocham ciebie. Wyszeptała, nie wierząc w swoje szczęście. Młodzi siedzieli pod starą wierzbą prawie do drugiej w nocy. Wiedzieli, że już niedługo nie będą mogli widywać się tak często, jakby tego chcieli, dlatego starali się zapamiętać każdą wspólnie spędzoną chwilę. Jutro powiem o tobie mojej mamie. Myślę, że zaakceptuje mój wybór, powiedziała dziewczyna przed pójściem do domu. Dobrze, w takim razie ja też, odparł szeptem młody mężczyzna. Charakter mojej mamy nie jest najlepszy, ale nic nie może zrobić. Dokonałem wyboru. Za rok ty i ja pobierzemy się i zamieszkamy w mieście. Bądź cierpliwy jeszcze trochę, to nie potrwa długo od tych słów. Bożena poczuła się trochę nieswojo. Jakby przeczuwała, że zaraz stanie się coś złego. Starała się jednak nie okazywać swojego nastroju. Pocałowała Michała i zniknęła za kafelkami. Młody mężczyzna natomiast ożywił się i był zdecydowany porozmawiać z rodzicami o Bożenie. Nie obawiał się reakcji ojca, wiedział, że ten zgodzi się na każdy jego wybór. Ale matka... Wszyscy we wsi wiedzieli, jak trudny charakter ma Kornelia. Rozmowa nie będzie łatwa, ale nie było sensu dłużej czekać. Więc jeszcze 3 dni do wyjazdu z domu? Kornelia od rana siedziała w kuchni, próbując przygotować coś wyjątkowo smacznego, by po raz kolejny móc porozmawiać z synem o Majgural. Nie traciła nadziei, że syn zmieni zdanie i spojrzy na piękną sąsiadkę nowymi oczami. Pomysł łożenku młodych stał się dla Kornelii obsesją. Myślała o tym dniami i nocami, nie zdając sobie sprawy, że jej syn dorósł i teraz sam podejmuje te ważne decyzje. Tak się złożyło, że para miała tylko jednego syna. Kornelia zachorowała po trudnym porodzie i długo dochodziła do siebie, ale nigdy nie była w stanie ponownie zajść w ciążę. Być może dlatego przez całe życie odkurzała swojego jedynego syna, nie zauważając, że Michał dorósł i czas pozwolić mu odejść. Michał też miał dość nadopiekuńczości matki. Ale kochał ją, nie chciał jej skrzywdzić ani zranić. Mamo, jesteś cudotwórczynią, powiedział Michał, gdy obudził go niesamowity zapach świeżo upieczonego chleba. Mamy dzisiaj jakieś przyjęcie? Mój synu, przy tobie zawsze się świętuje, odpowiedziała kobieta i spojrzała z miłością na syna. To mój wolny dzień, więc pomyślałam, że cię uszczęśliwię. Wkrótce odejdziesz, ale nie mieliśmy okazji porozmawiać od serca. Nie przesadzaj, mamo. Rozmawiamy prawie codziennie. Nigdy nie przesadzam i życzę ci wszystkiego najlepszego.
Więc nie przerywaj mi i słuchaj uważnie, powiedziała Kornelia. Mówiłem ci już nieraz, że nie znajdziesz lepszej kobiety niż Maja Góral. Spójrz na dom, który buduje dla siebie jej ojciec. Fortunat staje się coraz bogatszy. Plotka głosi, że zamierza kupić córce eleganckie mieszkanie w mieście. Tak, jeśli poślubisz Maję, będę spokojny o twoją przyszłość. Pozwól mi, mamo, sama zadbać o swoją przyszłość. Wtrąciła się matka Michała. Naprawdę myślisz, że wyjdę za Maję tylko dla jakiegoś mieszkania? Mylisz się co do mnie, mamo. Jestem prawie lekarzem, niedługo zacznę zarabiać i kupię sobie własne mieszkanie. I wybiorę sobie żonę, z którą będę chciał żyć do końca życia. Michał prawie zakrztusił się z oburzenia. Przełknął kawałek ciasta, odłożył go na bok i wstał od stołu. Od dawna chciałem ci powiedzieć, że zakochałem się w innej dziewczynie, z którą zamierzam się ożenić. Nie chcę żadnej Mai. Jest głupia i czepliwa. Michał ze złością nie mógł znaleźć słów. Wydawało mu się, że dłużej tego nie wytrzyma, spakuje manatki i ucieknie z domu. Kim ona była? Powiedz nam teraz, zażądała Kornelia. Chcę wiedzieć, jaką oblubienicę dla mnie wybrałeś. Wybrałem przede wszystkim żonę, odparł młodzieniec. Znasz ją bardzo dobrze, to Bożena Babiule, córka Świętosławy. Bożena? Kornelia wręcz usiadła na stołku na tę niespodziewaną wiadomość. Ręce jej się trzęsły, podbródek też. Próbowała wypowiedzieć jakieś słowa, ale nie od razu jej się to udało. Mamo, źle się czujesz? Michał zaniepokoił się. Zmierzę ci ciśnienie, gdzie masz tonometr? Niczego nie potrzebuję. Kornelia sapnęła. Chcę się przewietrzyć. Nie spodziewałam się takiej niespodzianki. Ta ruda jędza będzie moją synową? Nigdy bym nie przypuszczała. Ale jak to możliwe? Mój syn, mój przystojny chłopak i ten strach na wróble? Taki sam strach na wróble jak jego matka. Kornelia zakołysała się i wyszła na podwórko, mówiąc coś do siebie, po czym zniknęła za płytami. Niezrozumiały Michał stał na środku dziedzińca, obserwując matkę. Kornelia wróciła dopiero półtorej godziny później. O dziwo, jej nastrój się poprawił. Rozmawiała z synem spokojnie, tylko lekkie drżenie rąk zdradzało jej zdenerwowanie. Wieczorem młodzieniec opowiedział wszystko ojcu. Jego matki nie było w domu, poszła do sklepu, więc mężczyźni mogli porozmawiać od serca. Od dawna domyślałem się, że kogoś masz, powiedział Patryk, patrząc na syna. Inaczej gdzie byś był całą noc? Tylko że... Mężczyzna chciał powiedzieć coś jeszcze, ale jąkał się. Jakby nie mógł znaleźć odpowiednich słów. Co chciałeś powiedzieć, ojcze? Michał nie wytrzymał i spojrzał na niego. Patryk wziął głęboki oddech, wzniósł oczy ku niebu i jakby na chwilę zapomniał, gdzie się znajduje. Nie wiesz o tym, ani nie powinieneś. Mężczyzna w końcu kontynuował swoją opowieść. Byłem po uszy zakochany w Świętosławie, zanim ożeniłem się z Kornelią. Latałem wokół niej jak latawiec nad swoją zdobyczą. Cała wieś wiedziała, jak bardzo zależy mi na tej dziewczynie. Twojej matce oczywiście też. Cały czas próbowała mi przemówić do rozsądku, nawet wtedy potrafiła postawić na swoim. Świętosława też zdawała się mnie lubić. Kiedy poprosiłem ją o rękę, nie odmówiła od razu. Obiecała się zastanowić, ale nie czekałem na pozytywny rezultat. W końcu mnie odrzuciła. Powiedziała, że kocha kogoś innego i nie chce nikogo poza nim. Taka jest historia, synu. Nadal bardzo ją lubię. Kiedy się z nią kłócę, mam ochotę zapukać do jej drzwi. To nie ma sensu. Nasz czas minął. Jest chora od śmierci męża, prawda? To dlatego mama tak ostro zareagowała na wiadomość o Bożence? Michał domyślił się. Nie spodziewałem się, że tak źle zareaguje na moje słowa.
Tak, Świętosławy zawsze nienawidziła. Mimo, że nigdy nie dałem jej powodu do zazdrości. Wyobrażasz sobie, co teraz czuję na myśl o tym, że Świętosława zostanie jej teściową? Ale potem się uspokoiła, potrafiła się pozbierać. Powiedział Michał. Nie wiem, co tym kobietom siedzi w głowie, powiedział Patryk. Dopóki żyję, nie mogę ich w pełni zrozumieć. Na początku nie rozumiałem, dlaczego Świętosława mnie odrzuciła. Nigdy też nie rozumiałem twojej matki. To tajemnica. Ale popieram twój wybór. Bożena poszła w ślady matki, dobra dziewczyna, będzie dla ciebie świetną żoną. Kolejne 2 dni minęły Michałowi spokojnie. Kornelia starała się zachowywać jak najspokojniej, jakby nic się nie stało. Ani razu nie krzyknęła na męża, ani nie zrobiła mu żadnych wyrzutów. Bożena, tak jak obiecała, również opowiedziała o wszystkim matce. Wiesz, kiedy mama się o nas dowiedziała, była trochę zdenerwowana, ale zaakceptowała mój wybór. Uważa cię za dobrego i uczciwego człowieka, więc nie będzie żadnych przeszkód z jej strony. Bożena spojrzała z uśmiechem w załzawione oczy Michała i nie mogła zrozumieć, co się z nim dzieje. To bardzo dobrze, Bożeno. Bardzo dobrze, odpowiedział. Moja mama też rozumie i myślę, że wkrótce pogodzi się z moim wyborem. Tak, nawet teraz nie stawia oporu. Znasz ją, nigdy nie jest łatwa. Nie martw się, pobierzemy się i pojedziemy prosto do miasta. Nie będziesz musiał mieszkać z nią pod jednym dachem. Nie rozmawiajmy o tym, poprosiła. Do ślubu jeszcze dużo czasu. Kto wie, co się wydarzy w tym czasie? Szepnęła Bożena. Od kilku dni miała przeczucie, że coś się wydarzy. Nie wiedziała, co dokładnie, ale nie mogła znaleźć sobie miejsca. Tę noc młodzi spędzili razem do rana. Michał oczywiście obiecał, że wróci jak najszybciej. Bożena wiedziała, że nie może się doczekać tych spotkań, bo żadne wideorozmowy, portale społecznościowe czy komunikatory nie zastąpią komunikacji twarzą w twarz. Michał odprowadził ją do domu, gdy na dworze robiło się już jasno. Niektóre babcie z dezaprobatą kiwały głowami na widok zakochanej pary, mówiąc, że w czasach ich młodości rodzice nie pozwalali na tak późne powroty dzieci. Jak Świętosława mogła pozwolić córce na całonocne przebywanie poza domem? Ciekawskie staruszki szeptały, przeglądając się kochankom, ale Michał i Bożena mieli to gdzieś. Wiedzieli, że się kochają. Nie zwracali uwagi na opinie innych. Michał Bożenie nie wspomniał, że jej ojciec kiedyś kochał i chciał poślubić Świętosławę. Uznał, że nie ma potrzeby roztrząsać spraw sprzed lat. Te wspomnienia nie mogły ich uszczęśliwić. Dziewczyna postanowiła nie odprowadzać młodzieńca. Tak było dla niej łatwiej. Po raz kolejny mocno przytulając ukochanego, Bożena wbiegła do domu i dopiero wtedy się rozpłakała. Powstrzymywała łzy najlepiej jak potrafiła, by nie zdradzić swojego nastroju Michałowi. Dlaczego płaczesz? Tak, Michał wyjeżdża, ale nie odprowadzasz go do wojska przez 2 lata. Świętosława próbowała uspokoić córkę. Za tydzień, 2 Michał przyjedzie na weekend i przybiegnie do ciebie. No nie wiem, mamo, źle się czuję. Czuję, że coś się stanie. A co dokładnie, nie mogę zrozumieć. Szepnęła Bożena, ocierając łzy chusteczką. Świętosława długo uspokajała córkę, aż ta uspokoiła się i zasnęła. Patryk widział, że syn wrócił o 6 rano, więc postanowił dać mu odpocząć. Autobus do centrum dzielnicy odjeżdżał rano o 8:00. Niech chłopak śpi. Sam go odprowadzę na dworzec. Postanowił i uprzedził żonę. Kornelia już od jakiegoś czasu nie spała i krzątała się przy kuchence. Gotowała na podróż syna swoje piekarnicze przysmaki, jak lubił je nazywać Patryk. Zgadza się, zgadza się. Tylko Kornelia we wsi potrafiła upiec tak smaczne ciasta. Wielokrotnie proszono ją, by przeniosła się do miejscowej piekarni, ale zastanawiała się, czy powinna. Musiałaby wstawać jeszcze wcześniej niż teraz,
a wynagrodzenie byłoby o połowę niższe. Wzięłam dziś wolne w pracy, wyjaśniła Kornelia mężowi, wyrabiając ciasto. Odprowadzę syna, a potem zajmę się innymi obowiązkami. Jabłka zaczynają schnąć. Muszę zrobić dżem, żeby zimą móc rozpieszczać Michała domowym dżemem. Kornelia, nasz syn jest już dorosły. Po raz kolejny przypomniałem żonie o Patryku. Ile razy można mówić o nim jako o trójletnim dziecku? Jeśli ktoś obcy cię usłyszy, pomyśli, że Michał właśnie poszedł do przedszkola. Kornelia nie zareagowała na słowa męża. Już dawno przyzwyczaiła się do jego reakcji na słowa o jej synu. Ile Patryk jej nie nauczył, to nie ma sensu. Dlaczego się tu kręcisz? Myślałam, że chcę odpalić samochód, odpowiedziała Kornelia mężowi. Idź i nie przeszkadzaj. Mężczyzna, zdając sobie sprawę, że jego próby przekonania żony spełzły na niczym, wzruszył ramionami i wyszedł na podwórko. Rodzina miała w garażu szarą Ładę. Ze wszystkich samochodów Patryk lubił właśnie ten. Mógł nią jeździć po lesie i polach. I jak na swoją cenę, nie była zbyt droga. Chociaż Kornelia ostatnio zaczęła coraz częściej sugerować, że czas zmienić Ładę i kupić inny, droższy samochód. Patryk szczerze nie rozumiał po co. Domyślał się jednak, że powodem był nowy zagraniczny jeep sąsiada, Fortunat Gural. Lokalny biznesmen kupił niedawno nowego Nissana, który bardziej przypominał autobus niż samochód. Patryk nie potrzebował takiej maszyny, nie miał się przed kim popisywać. Stara Łada też mogła go zawieźć w odpowiednie miejsce. A ten SUV był za drogi dla zwykłego operatora maszyn. Pogrążony w niezbyt wesołych myślach, Patryk zaczął odpalać samochód, ale silnik starej Łady nie chciał pracować. Po 20 minutach bezskutecznego grzebania w garażu, Patryk dał sobie spokój z samochodem i poszedł obudzić syna. Zegar na ścianie pokazywał 8 godzin i 20 minut. Będzie musiał poszukać transportu, aby zabrać syna do centrum dzielnicy. To 20 kilometrów, nie da się tego przejść. Michał, obudź się. Patryk zaczął szarpać syna za ramię. Myślałem, że zrobię ci przysługę, dając ci się wyspać przed podróżą, ale tak wyszło. Autobus odjechał i nie mogłem go uruchomić. Nie wiem, jak dostaniesz się na stację. O której masz pociąg? O 12:00. Odpowiedział Michał mojemu ojcu, przecierając oczy po śnie. To musimy się dowiedzieć, kto dzisiaj jedzie do miasta. Jutro jest 1 września, muszę być w szkole. Michał wyskoczył z łóżka i pospieszył do łazienki. Umył się, przeczesał włosy i zadzwonił do Eliasza. W kuchni czekały na niego ukochane gorące gołąbki i sernik. Eliasz nie czekał długo, już po 15 minutach było go widać pod maską starego samochodu. Masz kłopoty, wydał werdykt. Tutaj można go naprawić tylko za pomocą specjalnych narzędzi. I nie jest to robota na jeden dzień. Co teraz? Musimy poszukać transportu. Mam nadzieję, że nie spóźni się na pociąg. Powiedział Michał i nagle w drzwiach garażu pojawiła się Maja. Po co szukać? Samochód czeka na przyszłego lekarza. Powiedziała i uśmiechnęła się do mężczyzn. Jak to, obsłużony? Michał nie od razu zrozumiał. W ten sposób. Stukając obcasami o betonową posadzkę, podeszła do Michała i wzięła go za rękę. Mój ojciec jedzie dziś do miasta, więc nie potrzebujesz żadnego pociągu. Jeśli będziesz trochę szybszy, możesz zająć miejsce w jego eleganckim samochodzie. Michał, po chwili wahania przy drzwiach garażu, przystał na propozycję dziewczyny. Okazało się, że Maja również wybiera się do miasta. Michał załadował walizki do bagażnika, usiadł na tylnym siedzeniu, zakładając, że Maja zajmie miejsce z przodu, obok jego ojca. Ale nie. Zaraz za Michałem do tyłu samochodu wsiadła dziewczyna i usiadła obok niego. Rodzice Michała bacznie się temu przyglądali. Patryk w milczeniu kiwał głową,
a Kornelia była niewypowiedzianie szczęśliwa z tego, co się działo. Nie czekając długo, Fortunat Góral wsiadł za kierownicę i odjechał. Michał pomachał rodzicom na pożegnanie i patrzył, jak stopniowo zostają w tyle, wciąż żegnając się z jedynym i ukochanym synem. Gdy jeep skręcił za róg ulicy, przy której Michał spędził dzieciństwo i młodość, odwrócił się od dziewczyny i zaczął obserwować to, co było widać z okna samochodu. Zielone drzewa, w koronach których liście zaczynały żółknąć. Ech, lato minęło. Niedługo spadnie deszcz i zrobi się nudno i chłodno. Dziwne, ja odkąd pamiętam, nigdy nie lubiłem jesieni, ale Bożena tak. Pomyślałem Michał, starając się dobrze przyjrzeć pięknym krajobrazom mojego rodzinnego miasta. A jak jej się udaje dostrzec dobro w każdej pogodzie? Bożena w ogóle miała szczególny wpływ na Michała. Poczuł zmianę w sobie. Na przykład potrafił godzinami przebywać sam ze sobą, choć wcześniej z trudem znosił samotność. Zaczął w szczególny sposób dostrzegać piękno przyrody i zastanawiać się nad życiem. Na pierwszy rzut oka niepozorna dziewczyna przyciągała Michała jak magnes. Młody mężczyzna był przekonany, że Bożena jest jego przeznaczeniem. Michał, dlaczego siedzisz jak obcy? Głos Maj uświadomił mu, gdzie się znajduje i odciągnął go od myślenia o dziewczynie, którą kochał. O kim myślisz, przyznaj się. Maja dotknęła ramienia Michała i zaczęła z nim flirtować. Młody mężczyzna czuł się nieswojo z jej dotykiem i próbami zwrócenia na siebie uwagi w jakikolwiek sposób. Po prostu się nie wyspałem, Maja odpowiedział na pierwsze, co przyszło mu do głowy. Michał położył głowę na oparciu fotela z rękami skrzyżowanymi na piersi i zamknął oczy, mając nadzieję, że przynajmniej w ten sposób Maja nie będzie mu przeszkadzać. Ale właśnie w tym momencie zadzwonił telefon i na ekranie pojawiło się imię Bożeny. Tak, słucham. Michał odebrał, starając się nie wymieniać imienia dziewczyny i czując, że nie musi wiedzieć o Bożenie Mai. Już jadę. Wiesz, samochód taty nie chce odpalić, a mój sąsiad Fortunat właśnie zaplanował na dzisiaj wycieczkę do miasta. Jadę z nim, będę za kilka godzin i odzwonię. Michał wyłączył telefon i natychmiast poczuł na sobie zaciekawione i świdrujące spojrzenie sąsiada. Powiedz mi, z kim tak rozmawiałeś? Bezczelna dziewczyna natychmiast go zaatakowała. Czy ja ją znam? Jest lepsza ode mnie, ładniejsza? Maja, przestań zawracać głowę Michałowi. Ojciec dziewczyny nie wytrzymał, wiedział, że jego córka przekracza swoje granice. Nie mów tak. Ale musisz wiedzieć, że ten, z którym rozmawiałaś, to kura w porównaniu ze mną. Nie, ropuchą, strachem na wróble. Tato, zatrzymaj samochód. Nie chcę jechać nigdzie indziej. Podrzuć mnie tutaj. Odbiło ci? Tata zaczął uspokajać dziewczynkę, zaparkował na poboczu. Przejechaliśmy już około 70 kilometrów. W ogóle nie mam czasu się tobą zajmować. Wysiadaj, musimy porozmawiać. Maja wysiadła z samochodu, Fortunat wziął ją na bok i zaczął tłumaczyć. Michał nie lubił podsłuchiwać cudzych rozmów, ale miał dość dzisiejszej sytuacji. Uchylił lekko szybę w samochodzie i zorientował się, że ojciec i córka rozmawiają o nim. Jak długo masz się jeszcze poniżać przed Michałem? Gdzie twoja duma? I dlaczego ja cię posłuchałem? Fortunat zadawał pytania, trzymając córkę za łokieć. Maja próbowała wyrwać się z uścisku ojca, próbowała wyszarpnąć rękę, ale jej się to nie udało. To jeszcze bardziej ją rozzłościło i straciła panowanie nad sobą. Michał czuł się nieswojo, obserwując całą scenę. Nie potrafił jednak znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Po obu stronach drogi rósł las, do następnej wioski było tylko 7 kilometrów, a dźwiganie ciężkich bagaży było prawie niemożliwe. Młody mężczyzna nie miał więc innego wyjścia, jak tylko czekać, aż jego rodzina wróci do samochodu. Fortunat i Maja nie musieli długo czekać. Fortunat w milczeniu posadził córkę na przednim siedzeniu obok siebie, uruchomił samochód i pojechał dalej. Nie zamienili ze sobą ani słowa,
dopóki nie dotarli do miasta. Gdy dotarli na niezbędny przystanek autobusowy, Michał podziękował Fortunatowi za wygodną i szybką jazdę i wysiadł z samochodu. Przebywanie w jednym samochodzie z Mają i jej zrozpaczonym ojcem sprawiało, że czuł się nieswojo. W czasie jazdy do miasta kilka razy żałował, że przystał na propozycję Mai, by razem pojechać do miasta. No dalej, bądź grzeczny. Fortunat ledwo zdołał wydusić z siebie kilka słów, uścisnął dłoń młodzieńca i wybiegł z parkingu. Maja odwróciła się od ojca i udawała, że obserwuje kogoś po drugiej stronie ulicy. Michał pożegnał się, ona nie powiedziała ani słowa. Nadszedł wrzesień. Zaczęły się zajęcia, wykłady i praktyki. Michał codziennie dzwonił do Bożeny i cieszył się na jej widok. Dni mijały. Całkiem niepostrzeżenie minęły 3 tygodnie. Michał nie mógł jeszcze oderwać się od nauki, nawet w weekendy ciężko było znaleźć wolny czas. Ostatni rok studiów medycznych nie należał do łatwych. Ale młodzi nie mieli dla siebie czasu. Wiedzieli, że odległość nie jest przeszkodą dla ich miłości. Teofilu, jak mogłeś doprowadzić się do takiego stanu? Srogi lekarz w białym kitlu zadał pytanie młodemu biznesmenowi i dalej notował w dokumentacji medycznej. Nie wiesz, że z sercem nie można igrać. Przywieziono pana dzisiaj karetką, w stanie przed zawałem. Włodzimierz, oczywiście, że jestem odpowiedzialny za to, co się stało. Próbując usprawiedliwić się przed mężczyzną, czuję się jak uczeń, który zrobił coś okropnego i teraz próbuje usprawiedliwić się przed nauczycielem. Po prostu, wiesz, rzeczy nie czekają. Każdego dnia w biegu, ze zmartwieniami, wszystko musi być rozwiązane, zrobione od nowa. Nie da się zrobić wszystkiego, lekarz przerwał wypowiedź swojego pacjenta. A ty masz tylko jedno życie. Jeśli nadal będzie pan tak beztrosko traktował swoje zdrowie, nie mogę dać żadnej gwarancji, że w przyszłości będzie pan w stanie nie tylko pracować, ale i żyć. Te słowa sprawiły, że Teofil poczuł się nieswojo. Od dawna wiedział, że jego serce wymaga kontroli. Czuł, że czasami bije tak, jakby chciało wyskoczyć z klatki piersiowej. Ale nie spieszył się do lekarzy. To był albo strach, albo coś innego. Ale dziś rano zrobiło mu się tak niedobrze, że musiał wezwać karetkę. A teraz lekarz mówi takie okropne rzeczy. Najwyraźniej jego zdrowie naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Zdecydowanie powinieneś jutro zrobić wszystkie badania. Nie podoba mi się to, co pokazał dzisiejszy elektrokardiogram. Ja też muszę zrobić te wszystkie badania. Powiedział lekarz i wręczył Teofilowi stertę papierów ze skierowaniami. I nie myśl o domu i pracy, zapomnij na chwilę o interesach. Teofil posłusznie skinął głową i westchnął. Jemu, młodemu i energicznemu biznesmenowi, trudno było zaakceptować fakt, że w niedalekiej przyszłości będzie musiał połykać gorzkie pigułki, chodzić na zabiegi w szpitalnych kapciach i słuchać zaleceń lekarzy. Do tej pory myślał, że jest nieśmiertelny, że jeśli kiedykolwiek dopadnie go choroba, to dopiero w skrajnej starości. I jak się okazało, ta opinia była błędna. Powiedz mi, Teofilu, czy twoi krewni cierpieli na choroby serca? Zadał pytanie lekarz przed zatrzaśnięciem książki. Tak, mój ojciec zmarł w wieku 50 lat na atak serca, odpowiedział mężczyzna. Szkoda, westchnął Włodzimierz. Widzisz, wiele chorób rodziców jest przekazywanych dzieciom. Czy nigdy w dzieciństwie nie powiedziano ci, że możesz mieć problemy z sercem? Nie, odpowiedział Teofil. Do niedawna czułem się dobrze. W porządku, na razie odpocznij. Jest za wcześnie na wyciąganie jakichkolwiek wniosków. Wykonamy wszystkie niezbędne badania i dopiero wtedy będziemy mogli postawić ostateczną diagnozę, wyjaśnił lekarz i wyszedł z pokoju. Sam Teofil rozmyślał nad słowami lekarza. Tego ranka po raz pierwszy wyraźnie zrozumiał, że może umrzeć. W okolicy klatki piersiowej poczuł ból, jakiego nigdy wcześniej nie czuł. Leżąc dziś w swoim pokoju, w
Wpatrując się w śnieżnobiały sufit, zdał sobie sprawę, jak przerażające jest życie bez kontynuacji. Do tej pory Teofil żył odkładając życie osobiste na później. Wydawało się, że nie nadszedł jeszcze czas, by się ożenić i zostać ojcem. W wieku 35 lat młody mężczyzna miał zupełnie inne cele. Stanąć na własnych nogach, rozwinąć swój biznes, żyć dla siebie, podróżować i jak najlepiej wykorzystać wszystko, co go otacza. Okazało się jednak, że była to tylko bańka. Nie da się zarobić wszystkich pieniędzy, a czy warto? Pomyślał Teofil, obserwując ciecz powoli ściekającą do pojemnika zakraplacza. Wydawałoby się, że nie zdążyłem nawet pożyć, a już myślałem o śmierci. A co jeśli naprawdę nie umrę? Wiele razy słyszałam, że to straszne zostawiać małe dzieci sierotami. Teraz wydaje mi się, że straszniejsze może być tylko nic. A może lepiej byłoby powiedzieć, nie zostawiając nikogo za sobą. Jesteś tu dzisiaj, a jutro już cię nie ma. Nie ma nic, tylko pustka. A życie toczy się dalej w dzieciach, one są sensem życia. Boże, jeśli dasz mi szansę, jeśli mi się uda i wyzdrowieję. Obiecuję, że wyjdę za mąż, założę rodzinę, dzieci i będę żyła tylko dla nich, dla moich dzieci. Moja matka od dawna chciała pielęgnować swoje wnuki, ale ja ciągle znajdowałem wymówki. Ale gdzie mogłem znaleźć dziewczynę, która mogłaby zdobyć moje serce? Spotykałem się z wieloma dziewczynami, ale żadna się we mnie nie zakochała. Nie było nikogo, z kim chciałbym związać swój los. Tak rozmyślając, Teofil niepostrzeżenie zasnął. Nie zauważył nawet pielęgniarki wchodzącej do pokoju i spał do rana. Kolejny dzień w szpitalu był naprawdę gorący. Niekończące się badania i testy były męczące. Ale Teofil trzymał się dzielnie. Wydawało się, że choroba sprawiła, że spojrzał na wszystko, co się z nim działo w nowy sposób. Chciał żyć, walczyć o życie i wyzdrowieć. Oczekiwanie na werdykt lekarza było bolesne i rozdzierające zarazem. Teofil leżał na łóżku, starając się nie myśleć o niczym złym, ale nie bardzo mu to wychodziło. Co się z tobą dzieje? Zwrócił się do siebie. Jesteś człowiekiem, który przez wielu uważany jest za rekina biznesu, zmiękłeś w ciągu pierwszych 24 godzin po tym, jak znalazłeś się na szpitalnym łóżku. Jesteś mężczyzną, nie kobietą. Przewracając się z boku na bok, Teofil próbował przyjąć wygodną pozycję i zasnąć, by czas nie dłużył się tak bardzo. Ale wygodnej pozycji nie udało się znaleźć, a czas był jak gęsta i lepka smoła. Cóż mogę ci powiedzieć, Teofilu? Starszy lekarz zaczął swoją przemowę już od progu, starając się udawać, że nieszczególnie przejmuje się stanem zdrowia swojego pacjenta. Teofila trudno było jednak oszukać. Jego doświadczenie jako przedsiębiorcy nauczyło go wyczuwać rozmówcę i dostrzegać jego nastrój. Włodzimierz, mów prawdę. Chcę wiedzieć wszystko o swoim zdrowiu. Teofil przerwał lekarzowi. Jestem gotów pana wysłuchać i zrobić wszystko, aby się wyleczyć. Widzi pan. Lekarz nie wiedział, jak znaleźć odpowiednie słowa i stał się jeszcze bardziej wzburzony. Niestety, nie mogę przekazać żadnych dobrych wieści. Twoje serce wymaga leczenia, ale obawiam się, że nie możemy ci pomóc. Jest wyczerpane, masz niewydolność serca. To cud, że uniknąłeś ataku serca, ale możliwe, że ataki będą kontynuowane. A smutne jest to, że... Włodzimierz przestał mówić, przed nim na łóżku leżał nie stary, zmęczony trudami życia człowiek, ale młody, ambitny mężczyzna w kwiecie wieku, który chciał żyć, kochać i cieszyć się każdym nowym dniem. Nie milcz, doktorze, proszę, westchnął Teofil, zdając sobie sprawę, że nic dobrego nie usłyszy dziś od lekarza. Najsmutniejsze jest to, że medycyna jest bezsilna w twoim przypadku. Powiedział lekarz i zamilkł. W każdej chwili może nastąpić kolejny atak. Nie powinieneś się denerwować i nie powinieneś wykonywać żadnych ćwiczeń fizycznych. Ale czy nie ma wyjścia?
– zapytał Teofil, spoglądając z przygnębieniem na błękitne niebo za oknem. Pogoda, w przeciwieństwie do jego ponurego nastroju, była cudowna. Takie jesienne dni chciało się żyć z podwójną energią. Jest jakieś wyjście, przeszczep. Odpowiedział lekarz i znów zamilkł. Przeszczep serca? Ale to bardzo trudna operacja. Wykrzyknął Teofil i znów ciężko westchnął. Takie operacje są rzadkie, ale jednak. W mojej praktyce lekarskiej przeprowadziłem 3 takie operacje. I wiesz, wszystkie zakończyły się sukcesem. Moi pacjenci żyją do dziś i wciąż dziękują mi za to, że dałem im szansę chodzić po tej ziemi, oddychać powietrzem i cieszyć się wszystkim, co ich otacza. W końcu często tego nie doceniamy, prawda? Kiedy człowiek przechodzi taką operację, staje się inny i inaczej postrzega rzeczy. Mówił tak, jakby lekarz rozmawiał sam ze sobą. Ale skoro tak, to zgadzam się na taką operację. Mruknął Teofil, rozumiejąc, że tak czy inaczej nie ma innej szansy. Czekaj, lekarz ponownie przerwał swojemu pacjentowi. To nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Po pierwsze, taka operacja nie jest tania, około 120 tysięcy dolarów. A po drugie, jak można się domyślić, nie ma zbyt wielu ludzi, którzy chcieliby oddać swoje serce komuś innemu. Dawcy po prostu nie istnieją. Pieniądze nie są problemem, szepnął zamyślony Teofil. Masz rację co do dawcy, oczywiście. Nie wszystko w życiu można kupić za pieniądze. W każdym razie będziemy kontynuować leczenie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by przedłużyć ci życie. Powiedział lekarz na pożegnanie i zostawił Teofila samego na oddziale. Zaraz po lekarzu przyszła młoda pielęgniarka. Dała mu zastrzyk, po którym Teofil zasnął i spał przez prawie cały dzień. Przenikliwy dźwięk telefonu przyprawił przyszłego lekarza o dreszcze. Po długim i trudnym wykładzie Michał postanowił odpocząć i zapadł w głęboki sen. Udało mu się zasnąć tylko na kilka minut. Młody mężczyzna z trudem odnalazł telefon na stoliku nocnym i nie otwierając oczu, nacisnął przycisk odbierania połączeń. Halo, słucham. Odparł, nie bardzo wiedząc, co mówi kobiecy głos. Michał, przepraszam, ale nie mogłam ci nie powiedzieć. Głos Mai brzmiał na niezwykle zmartwiony. Dlaczego nic nie mówisz? Nie poznajesz mnie? Maja, tak. Nie mów tak szybko, nic nie rozumiem. Michał otworzył oczy i uważnie słuchał dziewczyny. Zamierzam ci coś powiedzieć. Oczywiście, nie uwierzysz. Na dowód wysłałam ci kilka zdjęć w prywatnej wiadomości. Rzuć na nie okiem. Dziewczyna mówiła dalej. Mów wyraźnie, co chcesz mi powiedzieć. Michał był zdziwiony i zaczął się złościć na niespokojnego sąsiada. Dowiedziałem się, kim jest twoja dziewczyna. To Bożena Babiule. Ale ona nie była taka prosta, jak się wydawało na pierwszy rzut oka. Dopiero co wyjechałeś, a ona już ma romans z robotnikiem budowlanym spoza miasta. Słyszałeś, że do naszej wsi przyjechała ekipa budowlana? No i ta twoja Bożena codziennie do nich biega. Na początku w to nie wierzyłem, ale potem postanowiłem sprawdzić, czy to prawda, czy nie. Okazało się, że to prawda. Zapytaj kogokolwiek we wsi, a każdy to potwierdzi, bo to prawda. Patrzysz na zdjęcia i sam decydujesz, co dalej. W końcu Maja zamilkła. Michał nic nie odpowiedział na te słowa. Przez kilka minut siedział na łóżku zdezorientowany, próbując ogarnąć umysłem uzyskane informacje. Co to było? W każdym razie wszystko, co opowiedziała Maja, nie mogło być prawdą. Michał mruknął, otwierając swój profil na portalu społecznościowym. W wiadomościach znalazł 2 zdjęcia. Jedno z nich przedstawiało Bożenę w objęciach nieznanego mu młodzieńca, na drugim stała tyłem do mężczyzny i całowała się z nim. To, co zobaczył, sprawiło, że oczy Michała poczerniały.
Nie chciał wierzyć w to, co widział i słyszał, więc długo nie mógł się ruszyć. Oddychał tylko głęboko i łapał się za głowę. Musimy coś zrobić. Może zadzwonić? Pomyślał Michał i chwycił za telefon. Nie, telefonem mogę tylko wszystko zepsuć. Wierzę Bożence, tylko sam muszę się o tym przekonać. Maja kłamie. Znajdę ją i powiem, co o niej myślę. Michał wyskoczył z mieszkania, wciąż nie wiedząc, co robić. Na zegarze dochodziła godzina 18. Młody mężczyzna wiedział, że ostatni autobus do wsi już odjechał, a pociąg będzie dopiero rano. Michał pomyślał o wzięciu taksówki, ale natychmiast odrzucił ten pomysł. Nie chciał angażować w swoje problemy zupełnie obcej osoby. No i kto chciałby jechać w środku nocy w tak odległe miejsce? W tym właśnie momencie na ekranie telefonu pojawiło się imię jego przyjaciela Eliasza, jakby wyczuwając, że coś jest z nim nie tak. Michał, jak się masz? Zapytał Eliasz. Jadę na kilka dni do miasta. Zastanawiałem się, może mógłbyś mnie przygarnąć na jakiś czas. Dlaczego nie? Michał zgodził się od razu. Ale ja jadę na wieś. Po prostu tego potrzebuję. Możesz mi pomóc? Jak mogę się teraz dostać do wioski? I dlaczego jedziesz tam o tej porze? Eliasz był zaskoczony. Tak, muszę. Michał mamrotał, nie wiedząc jak wytłumaczyć powód swojej nagłej podróży. Pomyślę, jak mogę ci pomóc. Eliasz zastanowił się. Słuchaj, mam przyjaciela w mieście. Poznałem go niedawno przez internet, zajmuje się wypożyczaniem samochodów. Mogę ci wysłać jego numer i adres. Tylko, że sam będziesz musiał nim pojechać. W porządku, cieszy się Michał. Prawo jazdy zrobiłem pół roku temu. Nie mam dużego doświadczenia w prowadzeniu, ale umiem jeździć. Za jakieś 40 minut Michał stał pod drzwiami właściwego biura, tak jak umówił się z właścicielem wypożyczalni samochodów. Zapraszam. Właściciel biura zaprosił go do środka, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Jestem Marek Sosna, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. Nazywam się Michał i chciałbym wynająć u was samochód. Cóż, mogę zaproponować kilka opcji. Ma pan ze sobą paszport i prawo jazdy? Spojrzał uważnie na swoje dokumenty. Michał wyjął dokumenty z kieszeni marynarki. Po wypełnieniu formalności, Michał poszedł za Markiem do jego samochodu. Srebrna Mazda, nie całkiem nowa, stała zaparkowana na parkingu i czekała na klienta. Oto pański samochód. Proszę o zwrot, zgodnie z umową, w to samo miejsce pojutrze. Michał usiadł w fotelu i wzruszył ramionami bez przyzwyczajenia. Miał bardzo małe doświadczenie w prowadzeniu samochodu. Pierwszy raz prowadził samochód od czasu zrobienia prawa jazdy. To nic, nauczę się jak to robić. Dodał sobie otuchy i uruchomił samochód. Kręcąc kierownicą w prawo i lewo, Michał zapiął pasy, wcisnął pedał gazu i ostrożnie ruszył w drogę. W mieście były godziny szczytu. Na prawym pasie Michał spokojnie przejechał przez tłum samochodów i pomyślał o Bożence. Podróż, o ile nie wystąpią siły wyższe, powinna zająć około 8 godzin. Powinien więc dotrzeć do wioski około 4 nad ranem. Niespodziewany telefon wyrwał Michała z zamyślenia, to był Eliasz. Udało się? Zapytał młody mężczyzna. Marek mówił, że jesteś w drodze. Tak, utknąłem w korku, próbuję wydostać się z miasta, uśmiechnął się Michał. O 4 nad ranem będę na miejscu. Nie wiem, co cię skłoniło do tak pilnego wyjazdu na wieś, ale spotkamy się w centrum dzielnicy. Nie mijaj dworca, będę czekał. Michał ucieszył się, że przyjacielowi na nim zależy i chce się z nim spotkać. Powoli prędkość wzrastała i wkrótce Michał pędził szeroką autostradą w kierunku swojej małej ojczyzny. Myślał o swojej ukochanej i wierzył, że wszystko, co opowiedziała Maja, nie było prawdą.
Myślał o swojej ukochanej i wierzył, że wszystko, co opowiedziała Maja, nie było prawdą. Refleksy lecących w ich stronę samochodów oślepiały niedoświadczonego kierowcę. Michał chwycił kierownicę i mocno wcisnął pedał gazu. On również był senny. Zaparkował samochód przy przydrożnej kawiarni, wszedł do ciepłego i przytulnego pomieszczenia, zamówił kawę i kilka kanapek. Przed zmrokiem na dworze zrobiło się chłodno. Prognozy pogody zapowiadały gwałtowne ochłodzenie. Jesień stopniowo zbierała swoje żniwo. Odświeżywszy się, kontynuował podróż. To była długa droga. Michał włączył radio i starał się myśleć tylko dobrze. O trzeciej młody człowiek poczuł straszną chęć snu. Jego oczy były zaspane, a ciało walczyło, by nie zasnąć. Michał wiedział jednak, że zostało już niewiele czasu. W dodatku Eliasz zadzwonił i powiedział, że czeka na niego na dworcu. W porządku, za chwilę będę w domu. Przespałbym się tam. Powiedział do siebie Michał i uparcie jechał dalej. Jednak zmęczenie potrafiło odwrócić uwagę Natana od drogi na kilka sekund. Kilka kilometrów od centrum nie zauważył ciężarówki wjeżdżającej na podjazd. W ostatniej chwili Michał odbił w prawo, wyjechał za drogę i uderzył w słup. Doktorze, niech mi pan powie, czy nic mu nie będzie? Eliasz nie pamiętał, żeby pytał lekarza o stan zdrowia przyjaciela. Młody człowieku, nie mogę ci jeszcze nic powiedzieć. Pytasz już piąty raz. Robimy, co w naszej mocy, odpowiedział lekarz i wyszedł z sali operacyjnej. Eliasz długo nie mógł dojść do siebie. Gdy nie doczekał się przyjaciela w odpowiednim czasie na dworcu, zaczął wybierać jego numer. Jednak głos w słuchawce uparcie twierdził, że rozmówca jest poza zasięgiem. Nie wiedząc, co myśleć, młody człowiek wybrał numer szpitala i dowiedział się o wypadku drogowym. Pielęgniarka wyjaśniła, że kierowca Mazdy żyje, ale jest w bardzo ciężkim stanie, więc lekarze zdecydowali się operować go w szpitalu wojewódzkim. Nie było czasu na transport do miasta. Eliasz usłyszał nazwę samochodu i od razu zrozumiał, że jego przyjaciel miał wypadek. W szpitalu jego podejrzenia się potwierdziły. Eliasz nie pamiętał, ile czasu spędził pod drzwiami sali operacyjnej. Zobaczył, że za oknem już świta, co oznaczało, że Michał był operowany od około 4 godzin. Nie wiedząc, jak poradzić sobie z ekscytacją, Eliasz chodził z kąta w kąt, przygryzając wargę w nerwowym napięciu. Nagle na końcu korytarza pojawiły się dwie kobiety i mężczyzna. Gdy podeszli bliżej, młodzieniec rozpoznał Maję, Kornelię i Patryka. Najwyraźniej jedno z nich zostało poinformowane i razem przyjechali do szpitala. Eliasz, co mówią lekarze? Kornelia rzuciła się na chłopaka. Ręce kobiety drżały, a oczy wypełniało przerażenie i ból. Na razie nic nie wiadomo. Musimy czekać, odparł Eliasz i kontynuował przemierzanie korytarza. Kornelia płakała i załamywała ręce. Patryk siedział cicho na krześle i wzdychał, a Maja, odwrócona od nich do okna, nic nie mówiła. Przez chwilę Eliaszowi wydawało się, że czuje się o coś winna, ale stara się to ukryć przed otoczeniem. Co Michał robił na drodze o 4:00 nad ranem? Zapytał Patryk. Zwykle zapowiadał swój przyjazd, ale to był pierwszy raz, kiedy jechał cudzym samochodem. Czyli musiał się gdzieś spieszyć, skoro wyjechał wieczorem? Nie rozumiem, co się w końcu dzieje? Kornelia nie odpowiedziała na słowa męża i znów zalała się łzami. Maja, odwrócona na chwilę od okna, wzięła głęboki oddech i znów wpatrywała się w okno. Eliasz nie rozumiał, po co przyjechała do szpitala. Z tego, co wiedział, między Mają a Michałem nigdy do niczego nie doszło. Może postanowiła wesprzeć sąsiadów, ale zamiast wsparcia po prostu stała przy oknie, jakby w ogóle nie było jej na korytarzu. Pewnie naprawdę kocha Michała, dlatego tak się pospieszyła. Zdecydował Eliasz. Pół godziny później drzwi sali operacyjnej otworzyły się, zmęczony chirurg otarł pot z czoła i podszedł do Kornelii. Czy pani jest matką ofiary? Zapytał.
Tak, jestem matką. A to jest ojciec, mamrotała Kornelia, patrząc na lekarza z oczami zapuchniętymi od łez. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, póki Michał jest w śpiączce. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do siebie. Podobno prędkość, z jaką jechał, była bardzo duża. Syn doznał poważnego urazu głowy. Jego organy są nienaruszone, ale ma złamane ręce i nogi. Głównym problemem jest teraz jego głowa. Nie mogę dać żadnej gwarancji, że się obudzi. Chirurg przekazał rozczarowujące wieści. Ale doktorze, czy nic więcej nie da się zrobić? Kornelia zapytała błagalnym głosem. Musimy poczekać, monitorując go tutaj. Przetransportowanie go teraz do miasta jest niezwykle niebezpieczne. Ale zrobimy to, nie martw się. Bądź cierpliwa, powiedział lekarz i zniknął za rogiem korytarza. Po rozmowie z lekarzem Kornelia poczuła się bardzo źle. Pielęgniarka przyniosła tabletki na uspokojenie, Patryk trzymał żonę za rękę, gdy ta ledwo stała o własnych siłach. Maja wciąż wpatrywała się w okno, jakby nie była zainteresowana tym, co się wokół niej dzieje. Eliasz pomyślał, że to szok Mai. Kilka razy próbował do niej zagadać, ale nie reagowała na jego słowa. Po południu w szpitalu pojawiła się Bożena. Jej blado-szara twarz wskazywała, że dziewczyna jest w najgłębszym stresie. Ku zaskoczeniu Eliasza, Kornelia przywitała dziewczynę chłodno, spojrzała na nią gniewnie, jak na wroga. A Maja nagle ożywiła się i zaczęła oskarżać Bożenę o to, że to ona jest winna wszystkiemu, co spotkało Michała. Bożena nie potrafiła nic odpowiedzieć zrozpaczonej Mai. Patrząc na nią niezrozumiałym wzrokiem, nie znajdowała słów na swoje usprawiedliwienie. Minął dzień, potem drugi. Stan Michała nadal był ciężki. Lekarz podjął decyzję o wezwaniu lotniczego pogotowia ratunkowego i przewiezieniu go do szpitala miejskiego. Wszyscy wyszli, a Bożena została sama ze swoim smutkiem. Zdawała sobie sprawę, że jej obecność tylko zdenerwuje Kornelię. Być może był inny powód. W każdym razie Bożena postanowiła odwiedzić Michała za tydzień, nie dopuszczając najmniejszej myśli, że może mu się stać coś jeszcze nieodwracalnego. W szpitalu miejskim lekarze jeszcze raz zbadali Michała i stwierdzili, że Michał raczej się nie obudzi. Głowa doznała obrażeń, które nie dawały szans na życie. Jego serce biło, a mózg nie funkcjonował. Kilka dni później poruszono kwestię odłączenia pacjenta od maszyn podtrzymujących życie w jego ciele. Kornelia nie od razu zareagowała pozytywnie. Nie mogła pogodzić się z faktem, że jej jedyny syn prawie odszedł. Eliaszu, to takie niesprawiedliwe. Zwróciła się do Natana, gdy spotkali się na szpitalnym korytarzu. Mówią, że Michał wciąż żyje dzięki maszynom. Ale on tak bardzo chciał żyć. Jeszcze trochę, a mógłby zostać wspaniałym chirurgiem leczącym ludzi. Kardiochirurgia była jego marzeniem. I nawet teraz, kiedy prawie odszedł, jego serce wciąż bije. Kornelia, jeśli nic nie można naprawić, czy zgodziłabyś się zostawić zdrowe serce swojego syna komuś, kto go potrzebuje? Na niespodziewane pytanie Kornelii, Eliasz. Co ty mówisz? Nie rozumiałam, o co chodzi młodemu mężczyźnie, rozżalonej kobiecie. Przypomniałam sobie tylko naszą rozmowę z Michałem. Oczywiście była to rozmowa ogólnie o życiu i o zawodzie kardiochirurga. Eliasz zaczął tłumaczyć. Ale Michał śmiało powiedział, że mógłby zostać dawcą serca dla kogoś w potrzebie. Wyobrażasz sobie, jak bardzo kochał swój zawód i ludzi? Kornelia zastanowiła się nad słowami młodego mężczyzny. Nigdy wcześniej nawet nie pomyślała o czymś takim, ale Eliasz jej to powiedział. Mój syn będzie potrzebował serca, będzie żył. Słyszysz, będzie żył. Kornelia zaczęła krzyczeć na cały korytarz. Patryk, który był przy niej cały czas, ledwo zdołał uspokoić żonę. Kiedy Kornelia została zabrana na salę zabiegową na uspokojenie, usiadł obok Eliasza i westchnął ciężko. I masz rację, Eliasz powiedział. Skoro Michał ma takie przeznaczenie,
to dlaczego nie dać szansy na życie innemu człowiekowi? Po kilku kolejnych dniach Michał nie miał już żadnych szans na życie. Jego stan pogarszał się z godziny na godzinę. Nie było już nadziei, że wyjdzie ze śpiączki. Teofilu, nie chcę cię uszczęśliwiać na siłę, ale masz szansę na wyzdrowienie, oznajmił lekarz od progu, gdy po raz kolejny przyszedł odwiedzić swojego pacjenta. Co ma pan na myśli? Teofil nie od razu zrozumiał. Chodzi o to, że pojawiło się serce dawcy. Sam nie spodziewałem się, że tak szybko się znajdzie. Ale widocznie Bóg chce dać ci szansę na wyzdrowienie, wyjaśnił lekarz. Ale oczywiście będziemy musieli sprawdzić, czy to dla ciebie odpowiednie. Wkrótce dam ci znać, czego udało mi się dowiedzieć. Teofil leżał w swoim pokoju i nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Zdawał sobie sprawę, że jego stan jest tak krytyczny, że bez serca od dawcy po prostu nie przeżyje. Lekarze nie pozwalali mu nawet wstać od czasu do czasu, czy naprawdę miał małą szansę? 2 dni później, kiedy wszystkie testy i procedury zostały wykonane, stało się jasne, że serce Teofila pasuje. Lekarz polecił mu przygotować się do nadchodzącej operacji. 10 dni później wszystko było gotowe. Teofil przeszedł przeszczep serca, po którym przeszedł długą rehabilitację. Cóż, Teofilu, wykonałeś świetną robotę ze wszystkimi procedurami, powiedział Włodzimierz, zacierając ręce. Jak tak dalej pójdzie, to zacznę przygotowywać dokumenty do wypisu ze szpitala. To świetna wiadomość, doktorze. Ucieszył się Teofil. Przebywał w szpitalu ponad pół roku. Było lato i czuł się świetnie. Oczywiście pamiętał o wszystkich zaleceniach lekarza, których będzie musiał przestrzegać do końca życia. Przez pierwsze kilka miesięcy po operacji nie mógł przyzwyczaić się do myśli, że w jego klatce piersiowej bije serce innej osoby. Mijały dni i Teofil zaczął przyzwyczajać się do swojego nowego stanu. Czuł, że wraca do zdrowia. Mógł wstać z łóżka i chodzić po schodach bez strachu. To wszystko, czego przed operacją nie wolno mu było robić. Przyszła mu też do głowy myśl, by dowiedzieć się, kto był jego wybawcą. Kim była ta osoba, która dała mu szansę na życie? Włodzimierz początkowo nie chciał o tym rozmawiać. Prosił, żeby się tym nie przejmować i żyć po staremu, nie myśląc o operacji. Teofil jednak upierał się, chcąc wiedzieć, kto jest jego wybawcą. W końcu Włodzimierz uległ i opowiedział mu o Michale. Teofil słuchał lekarza i zdał sobie sprawę, że w jego piersi bije serce młodego kardiochirurga. To był świetny facet, pomyślał Teofil. Moja mama przyjechała do mnie, martwiła się o mnie, a teraz dzwoni codziennie. Ten facet też musi mieć rodziców, którzy bardzo przeżywają śmierć syna. Zdecydowanie powinniśmy ich odwiedzić i podziękować za bezcenny dar. Teofil nie był w stanie pojechać do wioski od razu. Dopiero pod koniec listopada mógł wreszcie załatwić wszystkie sprawy i przejść pełny kurs rehabilitacji. Jednak myśli o rodzinie Michała nie opuszczały go ani na chwilę. Serce w jego piersi pracowało jak w zegarku. Może Teofil sugerował samemu sobie, a może rzeczywiście tak było. Ale czuł, że po operacji jest innym człowiekiem. Nie potrafił sobie dokładnie wytłumaczyć, co się dzieje. Ale czasami wydawało mu się, że żyją w nim 2 różne osoby. Na przykład zaczął zauważać uczucia, których wcześniej nie doświadczał. Zaczął się zastanawiać, dlaczego nie został lekarzem. Miał inny sposób myślenia o życiu. Nie był tym wszystkim zniechęcony, wręcz przeciwnie, cieszył się z odkrywania nowych rzeczy o sobie. To było jak niezwykłe odrodzenie. Tęsknił też za wycieczką do wsi, w której mieszkał Michał. To było tak, jakby Michał tam na niego czekał, potrzebował jego pomocy i wsparcia. Nie oszukuj się, powiedział sobie. Masz w głowie nie wiadomo co i nie możesz znaleźć swojego miejsca. Ale takie napomnienia nie działały na niego długo. Na początku grudnia załamał się i pojechał do wioski. Dotarł tam dopiero o 19:00.
Mając w ręku adres rodziny, bez trudu odnalazł ich dom. Na zewnątrz było już ciemno. Tylko słabe światło latarni oświetlało niewielki obszar przed bramą. W tym roku śnieg spadł wcześnie, więc mógł zobaczyć oczyszczoną ścieżkę przed domem. Ostrożnie zamykając drzwi samochodu, Teofil podszedł do bramy, która była odblokowana. Aby ją otworzyć, wystarczyło nacisnąć małą żelazną klamkę. Podwórko było puste. Jedynie rudy kot wskoczył mężczyźnie pod nogi i pobiegł w stronę widocznych w oddali placów budowy. Śnieg skrzypiał miękko pod jego stopami, podobnie skrzypiały drewniane deski na niewielkiej werandzie, przy której znajdowało się okno. Nie wiedział, co opowie, gdy wejdzie do pokoju, więc postanowił złapać oddech i zebrać myśli. Dlaczego chciałem ich zobaczyć, nie znając ich? Teofil zastanawiał się, czując jak serce wali mu w piersi. Serce faceta, który urodził się i wychował w tym domu. Facet odszedł, ale serce pozostało. Jakie niesamowite rzeczy mogą się wydarzyć w tym życiu? Kiedy Teofil zbliżył się do okna, zauważył, że właściciele nie zdążyli zasunąć zasłon. Widział więc doskonale, co działo się wewnątrz małego wiejskiego domu. W pokoju rozmawiały dwie osoby. Teofil zdał sobie sprawę, że wyraźnie słyszy ich głosy. Najwyraźniej niedawno otworzyli okno, aby przewietrzyć pomieszczenie i zapomnieli je szczelnie zamknąć. Bożena była winna naszym nieszczęściom. Kobieta czytała, leżąc na łóżku. Gdyby nie ta dziwka, nasz synek nadal by żył. Gdybym miała okazję, udusiłabym ją własnymi rękami. Uspokój się, proszę, Kornelia. Mężczyzna zaczął ją uspokajać. Ile razy mam ci powtarzać, że to nie Bożena była winna wypadkowi? I kto jechał tą przeklętą drogą tamtej nocy? Kobieta stała się jeszcze bardziej rozgoryczona. Mówię ci, jeśli kiedykolwiek wstanę z tego łóżka, to je zniszczę. Czy nie dlatego Bóg cię ukarał, że nie możesz się sama poruszać? Zapytał mężczyzna. Kornelia, daj spokój, nie mogę słuchać tego samego każdej nocy. Może powinnam wziąć nocną zmianę. Skończ z tymi bzdurami. To nie są bzdury, to wcale nie są bzdury. Pewnego dnia sam się przekonasz, że miałem rację. Kobieta ciągle mnie strofowała, próbowała wstać z łóżka, ale nie dawała rady. A moje nogi też zawiodły z powodu Bożeny i od roku nie mogę wstać z łóżka o własnych siłach. Kobieta zaszlochała i zaczęła ocierać łzy brzegiem koca. Teofil zdał sobie sprawę, że podsłuchał rozmowę rodziców młodego mężczyzny. Z tego, co usłyszał, nie mógł wydusić z siebie ani słowa. Przez kilka minut wydawało się, że za nie mówił. Więc matka Michała jest przykuta do łóżka? Pewnie przeszła załamanie nerwowe i teraz nie może nawet wstać o własnych siłach. Teofil zamyślił się. I jeszcze obwinia jakąś Bożenkę o śmierć Michała. Ciekawe, kto to jest. Nie, na pewno nie wyjdę, dopóki nie dowiem się, o co chodzi. Teofil spokojnie zszedł po chwiejnych schodach i skierował się w stronę bramy. Z tego, co widział, mężczyzna nie wiedział, co robić dalej. Spodziewał się spotkania z rodzicami Michała w spokojniejszej atmosferze, tymczasem oni kłócili się, obwiniając jakąś Bożenę o śmierć syna. Najpierw musimy zrozumieć, co się dzieje w tym domu. Zdecydował Teofil, przekręcając kluczyk w stacyjce. Póki co, nie mogę nawet zacząć rozumieć, jak ci nieszczęśni ludzie mnie przyjmą. Czy w ogóle warto było tu przyjeżdżać? Zdziwiony mężczyzna jechał spokojnie ulicą wioski, zupełnie nie zwracając uwagi na przechodzącego przez jezdnię pieszego. Gdy ciemna sylwetka pojawiła się w mroku, było już za późno. Toyota zderzyła się z mężczyzną. Od nagłego hamowania Teofil był lekko poobijany. Wyskakując z samochodu, podbiegł do rannego. Wszystko w porządku? Zapytał, mając nadzieję, że przechodzień nie odniósł poważnych obrażeń, ponieważ prędkość Toyoty była minimalna. Ofiara leżała na poboczu drogi w śniegu, jęcząc cicho.
Chyba zraniłem się trochę w nogę, odpowiedział mężczyzna, od którego czuć było silną woń alkoholu. Nie widzisz człowieka idącego drogą? Przepraszam. Zwykle jestem bardzo uważny, ale będąc na wsi zamyśliłem się i w ogóle pana nie zauważyłem. Poza tym szedł pan środkiem drogi. Nie ma co się usprawiedliwiać, cokolwiek to była twoja wina. Nalegał mężczyzna, z trudem utrzymując się na nogach. Teofilowi wydawało się, że to alkohol we krwi, a nie trauma wypadku, uniemożliwiła mu chodzenie prosto. Mogę cię zabrać do najbliższego szpitala? Trzeba cię zbadać i upewnić się, że nic ci nie jest. Teofil zaproponował i pomógł mężczyźnie usiąść na przednim siedzeniu. Nie musisz mnie nigdzie zabierać, odparł ranny. Lepiej zawieź mnie do domu. Wypiłem dziś kilka drinków i nie sądzę, bym mógł wrócić do domu o własnych siłach. Teofil spojrzał na mężczyznę i dopiero teraz zaczął zdawać sobie sprawę, jak bardzo był pijany. Schludnie wyglądający mężczyzna po 50, może 55, sprawiał dość przyjemne wrażenie. Daj mi adres, to cię zawiozę. Teofil zgodził się i ponownie uruchomił samochód. Będziesz musiał przejechać jakieś 200 metrów, a potem wrócimy do domu, wyjaśnił mężczyzna. Swoją drogą, rozmawiamy ze sobą od kilku minut, a wciąż się nie poznaliśmy. Jestem Fortunat. A ty jak masz na imię? Jestem Teofil. Miło mi, uśmiechnął się Teofil i uścisnął dłoń swojego pasażera. Pokaż mi dom, przy którym musimy się zatrzymać. Tutaj jest, Fortunat machnął ręką. Zatrzymał samochód niedaleko garażu i wszedł do środka. Jest środek nocy, a ty gdzieś idziesz. Spędź noc u mnie. Teraz moja żona, Świętosława, będzie mi dokuczać, ale przy tobie się nie odważy. Teofil postanowił odprowadzić nową znajomą do domu. Nie chciał odpowiadać twierdząco na pytanie o nocleg, naprawdę nie miał gdzie się zatrzymać. Najbliższy hotel był jakieś 20 km dalej, chciał znaleźć odpowiedzi dla rodziny Michała, poznać ich i podziękować za udział w jego życiu. Oczywiście nie mieli pojęcia, w czyje ręce trafi serce ich syna. Ale ci ludzie odważyli się na taki krok. Po wyciągnięciu pijanego mężczyzny na ganek, Teofil pomógł mu wejść po schodach, a następnie do domu. Znowu pijany? Jak długo to jeszcze będzie tolerowane? Kobieta w kolorowym szlafroku rzuciła się na mężczyznę. Jest środek nocy, a on wciąż tam jest. Wyraziwszy swoje oburzenie, gospodyni w końcu zauważyła obecność obcego mężczyzny na korytarzu. A ty to kto? Kolejnym kumplem Fortunata od picia. Zapytała gniewnie i zaczęła zdejmować kożuch z męża. Nie, spotkałem go przypadkiem. Jak mam ci to wytłumaczyć? Teofil nie wiedział, jak wytłumaczyć wściekłej kobiecie powód jej niespodziewanego spotkania z Fortunatem. Milcz, kobieto. Gospodarz wtrącił się do dialogu. Świętosławo, to jest Teofil, mój przyjaciel. Ale nie myśl, że ze mną nie pił. On w ogóle nie pije. Ale musi się napić. Idź już, nakryj stół jedzeniem, gościa nakryj o tej porze? Kobieta jest zaskoczona. Tak, o tej porze mężczyzna przybył z miasta. Nie możemy go puścić w drogę głodnego. Lepiej w ogóle go nie puszczać, niech zostanie u nas na noc. Fortunat wciąż nalegał. W porządku, jeśli tego chcesz. Kobieta uległa. Nie wiem, kim jesteś, młody człowieku, ale mogę zaoferować ci wolny pokój dla gości. Fortunat, zbierając się w sobie, zaprowadził swojego gościa do jadalni i posadził przy stole, na którym po kilku minutach Świętosława postawiła jedzenie. Mam nadzieję, że pomieściliśmy w naszym domu porządnego człowieka. Zapytała Świętosława, dając do zrozumienia, że nie do końca ufa gościowi. Nie martw się, jestem tylko przejazdem w waszej wiosce, załatwię kilka spraw i odjadę. Teofil uspokoił Świętosławę. Nie mam gdzie się zatrzymać, więc byłbym szczęśliwy, gdybyś mógł dać mi pokój.
Oczywiście nie za darmo, ale za opłatą. Zapłacę ci tyle, ile powiesz. Świętosława spojrzała na swojego gościa, którego zaczynała coraz bardziej lubić. Maniery mężczyzny zdradzały człowieka inteligentnego, przyzwoitego i bystrego. Niech tak zostanie, odparła kobieta. A gdzie udało ci się poznać mojego? Och, to ciekawa historia. Fortunat ożywił się nagle i pociągnął łyk herbaty ze swojego kubka. Prawie mnie przejechał. Jak on to zrobił? Świętosława była zaskoczona i patrzyła na męża i swojego gościa szeroko otwartymi oczami. Generalnie była bardzo energiczną osobą, wyglądała młodo i zadbanie. Krótko ścięte włosy korzystnie podkreślały jej szyję. Nawet w szlafroku Świętosława była czarującą milą. Teofil długo opowiadał o małym wypadku, który wydarzył się na opustoszałej wiejskiej ulicy. A Fortunat w milczeniu przytakiwał. Gdy Świętosława wysłuchała całej historii, ponownie spojrzała gniewnie na męża. Tak, Fortunat, jak nie przestaniesz pić, to nie zauważysz, jak skończysz pod kołami samochodu. Odwróciła się do męża. Przed Michałem nie pił. A co się zmieniło w twojej głowie po wypadku z sąsiadem? W tym momencie Fortunat zaczął przysypiać przy stole, więc Świętosława poprosiła Teofila, aby pomógł jej za męża do łóżka. W jadalni Teofil zastanawiał się nad słowami gospodyni. I w tym momencie przypomniał mu się Michał. Okazuje się, że Fortunat był pijany po śmierci Michała. Już na ulicy Teofil zorientował się, że Fortunat był sąsiadem Michała. Więc co tu się u licha dzieje? Zastanawiał się Teofil. Nie, musimy zostać w tej wiosce i dowiedzieć się prawdy. A jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy? Musimy tylko działać ostrożnie. Ujawnię swoje zamiary i odstraszę każdego, od kogo można się czegokolwiek dowiedzieć. Świętosława pojawiła się w jadalni, usiadła przy stole obok swojego gościa i westchnęła ciężko. Tak właśnie żyjemy, Teofilu. Powiedziała. Fortunat jest jednym z najlepszych rolników nie tylko w powiecie, ale i w województwie. I nikt nie pomógł mu stanąć na nogi, wszystko zrobił sam, własnymi siłami. Nasze gospodarstwo może być małe, ale produkty Góral są znane wielu osobom ze swojej jakości. Góral? Zastanawiał się Teofil. Czyli kiełbasy marki Góral Farm należą do was? Cóż, tak, produkujemy je wszystkie, oczywiście w małych partiach. I nie można ich znaleźć w każdym sklepie, ale koneserzy prawdziwych kiełbas i serów wiedzą, gdzie ich szukać. Fortunat, kiedy mógł naprawdę zająć się produkcją kiełbas i produktów mlecznych, od razu położył nacisk na jakość i naturalny produkt. Tak właśnie jest. Wolimy produkować mniej, ale prawdziwe, rustykalne rzeczy. Nigdy nie sądziłem, że znajdę się w domu człowieka, który wytwarza moje ulubione produkty. Staram się nawet wysyłać paczki z waszymi produktami do mojej mamy, która mieszka daleko. W dzisiejszych czasach rzadko można znaleźć na półkach prawdziwą kiełbasę. Większość produktów mlecznych też jest niejadalna, ale wasze to po prostu bajka. Teofil chwalił cię dalej. A twój dom jest wspaniały. Tak, z tym nie mogę polemizować, uśmiechnęła się Świętosława. Zaczęliśmy budować dom po tym, jak farmy i fabryki zaczęły pracować. Oczywiście nie jest to chałupa z 4 piętrami, ale nikt inny we wsi nie ma takiego domu. Po co ci duży dom? Naprawdę podoba mi się twój dom. Jest mały i gustownie zbudowany. Ma wszystkie domowe wygody, wyjaśnił gość swojej gospodyni, po raz kolejny podziwiając pięknie urządzoną jadalnię i drogie, piękne meble. A jedzenie jest wspaniałe. Dziękuję za ciepłe powitanie. Więc pewnie jest pan zmęczony drogą? Pozwól, że zaprowadzę cię do twojego pokoju, zaproponowała Świętosława. Najpierw powiedz mi, po co przyjechałeś do wioski? Chciałabym też wiedzieć, kim jesteś, skąd pochodzisz i czym się zajmujesz. Pochodzę z miasta, prowadzę też interesy. Teofil nie chciał jednak mówić, że jest prezesem dużej firmy budowlanej,
więc nie od razu wiedział, co odpowiedzieć. Krótko mówiąc, mój biznes jest jeszcze w powijakach, chcę zająć się budownictwem. Nic ciekawego. Nie bądź skromny. Sprawiasz wrażenie dość zamożnego i inteligentnego człowieka. Skomplementowałem mojego gościa Świętosławę. Cóż, zanudziłem cię moją paplaniną. Jutro wszystko mi opowiesz. Kobieta zaprowadziła swojego gościa do sypialni, którą para trzymała specjalnie dla gości. Życząc Teofilowi dobrej nocy, Świętosława opuściła pokój. Teofil poszedł wziąć prysznic, zgasił światło i podszedł do okna, które wychodziło na dom Michałów. Teofil od razu zauważył, że mimo późnej pory, w ich oknie również paliło się światło. Najwyraźniej właściciele cierpieli na bezsenność, albo mieli jakieś pilne sprawy do załatwienia. Im dłużej Teofil patrzył na dom ze świętymi oknami, tym bardziej wydawał mu się znajomy. Niby zwykły wiejski dom, ale coś Teofila do niego ciągnęło. Nie wiedział, co to było, ale strasznie chciał objąć ludzi, którzy mieszkali pod jego dachem. Poranek nadszedł spokojnie. Zmęczenie po długiej podróży i stres związany z wypadkiem na drodze dawały się Teofilowi we znaki. Obudził się więc dopiero o 10 rano. Wyglądając przez okno, mężczyzna zauważył, że dzień już się zaczął, a pogoda dopisuje. Śnieg padał dużymi płatkami. Najwyraźniej na zewnątrz zrobiło się cieplej. Teofil wstał z łóżka, umył twarz, posprzątał i poszedł do kuchni, skąd dobiegały głosy. Dzień dobry, dobrze się spało? Świętosława uprzejmie poprosiła, kładąc kolejne ciasto na blasze. Postanowiłam znowu upiec szarlotkę. Moja córka, Maja, bardzo je lubi, a niedługo tu będzie. Pracuje w naszym centrum dzielnicowym. Fortunat otworzył dla niej salon kosmetyczny. Chcieli, żeby została lekarzem, ale ona wybrała kosmetyczkę. Można powiedzieć, że prawie została lekarzem. Nie przychodzi zbyt często, mniej więcej raz w miesiącu. Dziś rano zadzwoniła i powiedziała, że przyjedzie. To dobrze, odpowiedział Teofil. Dziękuję za zakwaterowanie, przepraszam, że przeszkadzam, ale czy moglibyście zatrzymać dla mnie pokój jeszcze przez kilka dni? Dobrze, zgodziła się radośnie Świętosława, włożyła placki do piekarnika i zaczęła majstrować przy kuchence. Teraz nakarmię cię śniadaniem. Teofil z radością jadł i obserwował, jak sprytnie Świętosława radzi sobie w kuchni. Kobieta była w świetnym humorze. Pewnie dlatego, że miała przyjechać jej jedyna córka. Teofilu, wciąż nie powiedziałeś, dlaczego przyjechałeś z miasta do naszej krainy. Kobieta przypomniała mu i spojrzała na swojego gościa z zaciekawieniem. Jak mogę ci powiedzieć, zawahał się mężczyzna. Wciąż nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Widzisz, jestem przedsiębiorcą. Chcę zwiedzić okolice i może zbudować coś ciekawego w waszych stronach. Och, co możemy tu zbudować? Świętosława była zaskoczona. Masz ekologię, lasy i pola dookoła, a na koniec gospodarstwo rolne, gdzie produkuje się wysokiej jakości mięso i nabiał. Świetnie bym się bawiła. Świętosława dużo myślała. Jak się nad tym zastanowić, to jest trochę prawdy w twoich słowach. A dlaczego nie? Dlaczego twój mąż zaczął pić? Zapytał Teofil, spodziewając się znaleźć odpowiedź przynajmniej na jedno ze swoich pytań. Nasz sąsiad zginął w wypadku drogowym w zeszłym roku. Nie byliśmy przyjaciółmi, ale Fortunat był bardzo zdenerwowany tym, co się stało. Potem zaczął pić. Próbowałem przemówić mu do rozsądku i poprosiłem, by pojechał do miasta i poddał się leczeniu, ale nie chciał słuchać. Wszystko robił na własną rękę. Rozumiem, szepnął Teofil. Dokończył herbatę, podziękował gospodyni i postanowił przejść się trochę po wiosce. Pana domu nie zastał ani w pokojach, ani na podwórzu. Pewnie rano poszedł do pracy, pomyślał Teofil, zamykając za sobą bramę. Piękna wieś. Zimą jest, a latem wcale nie chce się stąd wyjeżdżać.
Teofil szedł spokojnie ulicą i dotarł do sklepu. Niewielki drewniany budynek ze szyldem nad drzwiami, dom handlowy, znajdował się w centrum wioski. Mężczyzna wiedział, że to właśnie tutaj zbierały się wszystkie plotki i rozmowy w wiosce. Dzień dobry. Mogę prosić tę kiełbasę? Zapytał, widząc na ladzie markę Farm Gural. Och, dokonał pan bardzo dobrego wyboru. Dociekliwa sprzedawczyni pochwaliła swojego klienta. Ten produkt, choć droższy od innych kiełbas, jest doskonałej jakości. Słyszałam, że ta kiełbasa jest produkowana w pani wiosce. Teofil postanowił zmusić kobietę do mówienia. Tak, dokładnie tutaj z zadowoleniem kontynuował dialog ze sprzedawczynią, która wyglądała na zaledwie około 25 lat. To Fortunat Gural produkuje je w swojej fabryce. Przy okazji, jego córka jest moją koleżanką z klasy. To prawda, nie uważa nas za ludzi, nawet się nie wita, kiedy odwiedza rodziców. Myśli, że jest lepsza od innych, chociaż nie jest daleko za nami, jest zwykłą wiejską dziewczyną. Co ci się w niej tak nie podoba? Zastanawiał się Teofil. Bo tacy jak ona dostają w życiu wszystko za nic. Pracuję dzień i noc przy kasie. Wieczorem bolą mnie nogi, po prostu nie mam siły. A ojciec Mai otworzył salon kosmetyczny w centrum dzielnicy, kupił samochód i zdmuchuje kurz z córki. Zrozumiawszy, że powodem tego wszystkiego jest kobieca zazdrość, Teofil pożegnał się z dziewczyną, wziął z Lady paczkę i wyszedł ze sklepu. Ciekawe, kim jest ta Maja? Jeszcze jej nie widziałem, ale już nie mogę się doczekać, kiedy poznam tak niezwykłą i ciekawą osobę. Powiedział do siebie Teofil, wracając do domu. Sam nie wiedział, dlaczego kupił te produkty. Była to pierwsza rzecz, która rzuciła mu się w oczy w małym sklepie. Zbliżając się do domu górali, Teofil zauważył, że z domu Michała wyszedł mężczyzna po 60, przeszedł obok niego i nawet na niego nie spojrzał. To musiał być ojciec Michała. Teofil domyślił się tego i poczuł, jak serce wali mu głośno w piersi. Z twarzy mężczyzny można było wyczytać, że jest czymś zmartwiony lub zdenerwowany. Ech, czasem chciałoby się słyszeć ludzkie myśli. Mężczyzna instynktownie wiedział, że w rodzinie coś się dzieje. Ale nie można było wiedzieć, co się dzieje. Przed domem Gorala, obok srebrnej Toyoty Teofil, stał zaparkowany inny samochód, czerwona Honda. Mężczyzna domyślił się, że córka już przyjechała. Ostrożnie strząsając śnieg z butów, mężczyzna wszedł do domu i natychmiast został otoczony uwagą właścicieli. O Teofilu, już wróciłeś? Ucieszyła się Świętosława, wybiegając z kuchni do przedpokoju. Czekamy na ciebie. W tym momencie obok Świętosławy pojawiła się ładna dziewczyna. Jej rozpuszczone blond włosy, niebieskie oczy i czarujący uśmiech musiały doprowadzić do szaleństwa niejednego mężczyznę. Tak przynajmniej pomyślał Teofil na pierwszy rzut oka na dziewczynę. Maja przedstawiła się jako piękna kobieta i wyciągnęła rękę do swojego gościa. Jestem Teofil, odpowiedział mężczyzna i uśmiechnął się do młodej gospodyni. Fortunata jeszcze nie ma? Swoim pytaniem wyraźnie zdenerwował kobiety, choć obie wolały udawać, że nic się nie dzieje. Nie, Fortunata jeszcze nie ma. Pewnie pracuje jak zwykle, Świętosława odpowiedziała najspokojniej jak potrafiła. Nie stój tak, wejdź do jadalni. Właśnie wyjęłam ciastka z piekarnika i chciałabym cię poczęstować. Maja oczywiście też, placki z jabłkami wyszły naprawdę smaczne. Teofil zjadł kilka z pysznym wiejskim mlekiem. Wiesz, chyba od dziecka nie jadłem nic tak pysznego. Pochwalił panią domu. Jedz, jedz, Teofilu. Świętosława cieszyła się, patrząc jak jej gość z takim apetytem zajada się ciastkami. Maja wzięła tylko kilka kęsów, zachowując całą sylwetkę dla kogoś innego, kogoś po prostu ciekawskiego. Nie zareagowała na słowa matki i kontynuowała wybieranie ziół z sałatki warzywnej. Nasza Maja to pierwsza piękność w całej okolicy, powtarzała Świętosława. Pewnie dlatego nie może znaleźć porządnego narzeczonego.
Mamo, przestań. Maja przerwała wypowiedź matki. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś tak nie mówiła przy obcych? Mama chyba po prostu dobrze ci życzy, wtrącił się Teofil do rozmowy obu kobiet. Porozmawiajmy o twojej wiosce. Przeszłam się dzisiaj główną ulicą. Nieźle, powiem ci, mieszkają tu ludzie. Jest dobry sklep. Przy okazji, z przyzwyczajenia kupiłem produkty z waszej farmy. Powinienem włożyć je do lodówki. Tak zrobię. Świętosława pospiesznie wyszła i schowała się za drzwiami jadalni. Pozostawieni sami sobie młodzi ludzie siedzieli przez chwilę w milczeniu. Maja zaczęła jako pierwsza. Nie słuchasz swojej matki, Teofilu. Czasami potrafi być bardzo irytująca. W jej głosie pobrzmiewały nuty złości i irytacji. Dlaczego nie powiesz mi, czym się zajmujesz, gdzie mieszkasz? Teofil nie powiedział prawdy o sobie. Powiedział tylko, że niedawno rozpoczął działalność budowlaną i chciałby zrealizować projekt w wiosce. Wydaje mi się, że to miejsce jest zagubioną i niechcianą wioską. Dziewczyna nie wypowiada się zbyt pozytywnie o swojej ojczyźnie. Czy widzisz tu jakieś perspektywy na rozwój biznesu? Dlaczego nie? Zapytał Teofil, łapiąc się na tym, że wierzy w to, co powiedział, choć przed przybyciem do tej wioski nigdy się nad tym nie zastanawiał. To oczywiście zależy od ciebie. Prowadzę też mały biznes, salon kosmetyczny, który mam w centrum dzielnicy. Mój salon nie przynosi dużo pieniędzy, ale wystarcza na chleb i masło, wyjaśniła. Jak długo tu jesteś? Nie wiem jak długo, odpowiedział Teofil i spojrzał na nią uważnie. Jej zatroskane i znudzone spojrzenie wskazywało, że tak naprawdę nie chce wracać do domu rodziców. Maja, często odwiedzasz swoich rodziców? Zapytał mężczyzna. Jakiś rok temu odwiedzałam ich znacznie częściej, ale teraz... Nagle Maja zamilkła. Nie wydawała się mieć łatwego czasu na zapamiętywanie. A teraz raz w miesiącu. Tyle tu rzeczy, które przypominają mi o przykrych wydarzeniach. W ogóle nie lubię tej wioski, mieszkają tu dzicy ludzie. Teofil nic nie odpowiedział na te słowa dziewczyny, tylko bardziej zastanawiał się nad powodami jej zachowania. Głowa rodziny wróciła do domu dopiero wieczorem, nie jadł kolacji. Fortunat znów był trzeźwy, przywitał się z córką chłodno, rzucił jej twarde spojrzenie i zniknął. Teofil coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że sprawy w tej rodzinie nie są tak proste, jak się wydawało. Następnego dnia, po śniadaniu, Maja zaprosiła Teofila na spacer. Zaproszenie przyszło w samą porę. Mężczyzna zastanawiał się, na co poświęcić dzień i jak znaleźć choć jedną odpowiedź na swoje pytanie. Nie odważył się zadawać bezpośrednich pytań o sąsiadów górala w obawie, że wzbudzi tym niepotrzebną ciekawość. Teofil szybko się ubrał i podążył za Mają, która już niecierpliwie czekała na dziedzińcu. Chciałbym być waszym przewodnikiem. Nie znasz całej wsi, prawda? Zapytała Maja. Byłbym bardzo zadowolony z twojego towarzystwa, bardzo potrzebuję przewodnika. Teofil zgodził się, natychmiast czując, jak Maja chwyta go mocno za rękę, jakby bała się, że się zgubi lub przypadkowo rozpłynie w powietrzu. Nie masz nic przeciwko, że cię trzymam, prawda? Droga jest miejscami bardzo śliska, a moje buty nie są stworzone do długich, wiejskich spacerów. Więc o co chodzi? Zastanawiał się Teofil. Widziałem parę wspaniałych damskich butów w sali wejściowej. Najwygodniejsze i najcieplejsze rustykalne buty na zimę. Nie, niech je noszą wioskowe idiotki, ja na pewno nie wyjdę w takich. Arogancko odpowiedziała dziewczyna, spoglądając na swoje fikuśne skórzane kozaki na wysokim obcasie. Teofil ponownie nie znalazł słów, aby odpowiedzieć na opinię Mai, więc po prostu szedł w milczeniu wzdłuż wiejskiej drogi, obserwując z jakim trudem Maja idzie po słabo odśnieżonej po nocnych opadach śniegu ulicy. Maja, masz w wiosce przyjaciół albo dziewczynę? Nie zaszkodziłoby się z nimi spotkać. Teofil zapytał. Nie mam tu żadnych znajomych,
Kiedyś miałam, ale teraz nie utrzymuję z nikim kontaktu. Dziewczyna odpowiedziała ze złością. Teofil zrozumiał, że ta rozmowa była dla niej nieprzyjemna i nie wracał do tematu. Po przejechaniu około 1,5 kilometra na drodze pojawił się mężczyzna, który zdawał się bardzo dobrze znać Maję. Mężczyzna wyczuł, że wzdrygnęła się na jego widok. Witaj, wujku Patryku. Przywitała się sucho z przechodniem i przeszła obok niego. Mężczyzna spojrzał na nią pustym wzrokiem, skinął głową i poszedł dalej. Teofilowi wydawało się, że spojrzenie nieznajomego przepełnione jest bólem, udręką i rozpaczą. Kto to jest, Maja? Wydawał mi się człowiekiem głęboko nieszczęśliwym, Teofil postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami. To wujek Patryk, odpowiedziała Maja, ojciec mojego kolegi z klasy Michała. Myślałem, że ten człowiek jest bardzo nieszczęśliwy, westchnął Teofil. Cóż, jego syn został pochowany nieco ponad rok temu. Maja zacisnęła pięści i odechnęła ciężko. Bożena, drań, jest wszystkiemu winna. Teofil przypomniał sobie, że w domu rodzinnym Michała też mówili o jakiejś Bożence. Matka Michała, teraz Maja, obwiniała ją o śmierć chłopca. Zastanawiałam się, kim ona jest i gdzie mieszka. A kim jest Bożena? Zadał pytanie, zatrzymał się i spojrzał uważnie w oczy swojej towarzyszki. Bożena to miejscowa dziwka. Szuka dobrego mężczyzny, z którym będzie mogła żyć bez problemów. Prawdopodobnie marzy o pozbyciu się chorej matki i przeprowadzce do miasta. Nie oszczędza ludzi, żyje tylko dla własnych interesów. I sama jest brzydka, wioskowy strach na wróble. Dziewczyna rozkręciła się i nie mogła przerwać swojego złośliwego monologu. Uwiodła Michała i zaczęła go zdradzać, więc zrujnowała faceta. Wszystkie informacje, które docierały do Teofila, sprawiały, że czuł się nieswojo. Wyraźnie zrozumiał, że Maja nienawidzi Bożeny. Nie chciał już dłużej rozmawiać o Bożenie, więc zaczął wypytywać Maję o wieś i okolice. Stopniowo dziewczyna ochłonęła i uspokoiła się. Otwarcie flirtowała z Teofilem, dużo żartowała i ani na chwilę nie puściła jego ręki. Przez cały dzień nie udało się ponownie spotkać Fortunata. Głowy rodziny znów nie było w domu, a Świętosława nie wiedziała, gdzie jest. Teofilu, postanowiłam zostać u rodziców jeszcze kilka dni, powiedziała Maja przy kolacji. Zgódź się, że beze mnie byłoby ci tu nudno. Rozjaśnię ci szare dni, że tak powiem. Dlaczego szare? Teofil był zaskoczony. Wcale się nie nudzę. Ale będę szczęśliwy, jeśli tu zostaniesz. W rzeczywistości góral nie był zadowolony z decyzji dziewczyny o pozostaniu. Chciał dowiedzieć się wszystkiego na spokojnie, bez zbędnej histerii i pytań. W dodatku Teofil doskonale zdawał sobie sprawę, że dziewczyna jest nim poważnie zainteresowana i robi wszystko, by go zadowolić. Teofilu, co będziemy robić jutro? Zapytała, patrząc na niego wesoło. Chciałam spotkać się z głową wioski. I szczerze mówiąc, chciałam też porozmawiać z Fortunatem. Ale nie mogę go zastać w domu, odparł Teofil, mając nadzieję, że zrozumie, iż tak naprawdę nie potrzebuje jej usług. Mogę cię skontaktować z szefem osady. Mijaliśmy dziś jego biuro podczas spaceru, pamiętasz? Maja zapytała i uśmiechnęła się enigmatycznie. Dziękuję. Teofil odpowiedział sucho, podziękował za pyszną kolację i udał się do swojego pokoju. Rano postanowił wstać wcześnie, by opuścić dom górala, gdy Maja jeszcze spała. Ale nie, ona już od jakiegoś czasu nie spała i czekała na niego w jadalni. Dzień dobry, Teofilu. Przywitała mężczyznę. Myślałam, że będziesz spał jeszcze co najmniej godzinę. Dzień dobry, odparł Teofil, zawstydzony spojrzeniem dziewczyny. Zbiorę się i pójdę do naczelnika. O co w tym wszystkim chodziło? Przecież jest dopiero 7:30 Edward będzie w biurze najwcześniej za godzinę. Zimą zwykle jest na farmach od samego rana. Więc nie spiesz się i zjedz ze mną śniadanie.
Zwróciła się do niego łagodnie i Teofil znów poczuł się nieswojo. Zawsze stronił od ludzi, którzy byli zbyt natrętni, wierzył, że mężczyzna powinien zdobyć uwagę dziewczyny. Dlatego otwarte aluzje i słodkie spojrzenia dziewczyny nie brzydziły go, ale też nie cieszyły. Maja, sam mogę dojść na czoło osady. Nie musisz mi towarzyszyć, powiedział do dziewczynki. Proszę, zostań w domu i pomóż mamie w obowiązkach. Ale... Dziewczynka przerwała mężczyźnie w połowie zdania chciałabym. Maja, powiedziałam niemożliwie dyskretnie, odpowiedział Teofil i wyszedł z jadalni. Na zewnątrz było ciemno, choć niebo rozpogodziło się i sugerowało, że niedługo będzie dzień. Teofil cieszył się, że mógł uwolnić się od irytującej dziewczyny, więc szybko opuścił dziedziniec, zamknął za sobą bramę i skierował się w stronę biura wójta. Nie było jeszcze 8, a Edward już tam był. Jakoś nie zgadzały się słowa Mai o jego grafiku pracy. Dzień dobry, przywitał go Teofil, widząc przy biurku mężczyznę w wieku około 55 lat. Witam, jestem Edward Niezgoda, odpowiedział szef, ściskając dłoń nowego gościa. Nie widziałem cię wcześniej w wiosce. Kim jesteś i jaki masz tu interes? Teofil przedstawił się i zaczął wyjaśniać cel swojej wizyty. Pomysł budowy sanatorium w wiosce nie wydawał mu się już tak urojony. Widzi pan, jestem przedsiębiorcą i przyjechałem do pana, aby zrealizować pewien projekt. Teofil zaczął wyjaśniać. Jestem w wiosce od kilku dni i przekonałem się, że to miejsce jest idealne do budowy uzdrowiska. Możliwe jest założenie instytucji, która zapewniałaby opiekę i leczenie osobom starszym. Powiedz mi, czy masz w swojej wiosce kogoś, kto potrzebowałby takich usług? Teofil, to na pewno nie jest zły pomysł, ale nie mogę ci nic od razu powiedzieć. Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewałem, było przyjście do mnie człowieka z taką propozycją. Edward, nie bardzo wiedząc, o czym mówi, odpowiedział. Tak, spodziewałem się takiej reakcji. Teofil wyjaśniał dalej. Ale musisz się zgodzić, że to nie jest zły pomysł. Biorę odpowiedzialność za wszystko. Mogą minąć miesiące, a nawet lata, zanim uda mi się zebrać wszystkie niezbędne dokumenty. W pełni cię popieram. Budowa takiego centrum zapewniłaby również miejsca pracy dla mieszkańców. Nasze wioski zyskałyby nowe życie. Mieliby perspektywę dla siebie i swoich dzieci. Nie jest tajemnicą, że wszystko we wsi załatwia spółka rolna Góral. Chociaż już wątpię, czy nawet to przedsiębiorstwo przetrwa długo. Edward powiedział gorzko i uścisnął mu dłoń. A dlaczego tak sądzisz? Na pierwszy rzut oka nie ma w tej firmie nic złego. Cały czas kupuję produkty Góral w mieście. Teofil udał, że nie rozumie, o czym mówi. Nie trzeba dodawać, że to tylko na pierwszy rzut oka. Fortunat pije non-stop od 2 lat. Nie ma syna, a jego córka nie potrzebuje przedsiębiorstwa. Maja ma zupełnie inne spojrzenie na życie. Edward kontynuował swoją przemowę. Próbowaliśmy go wyleczyć, ale to nie zadziałało. Następnego dnia Fortunat znalazł sobie kogoś do picia i kontynuował to niecne zajęcie. Rozumiem, westchnął Teofil. W takim razie mam jeszcze jedną prośbę. Proszę cię o pomoc w przeprowadzeniu małej ankiety w wiosce dotyczącej budowy ośrodka zdrowia. W ten sposób dowiemy się, co myślą miejscowi, czy nas poprą, czy nie. Pomoże to w promocji naszego projektu. Chętnie ci w tym pomogę. Wiesz, dzisiaj mam wolny dzień, więc proponuję nie odkładać spraw na później i zacząć już teraz. Teofil, Edward, poparł pomysł. Mężczyźni przygotowali wszystkie niezbędne dokumenty i zaczęli przechadzać się po dziedzińcach. Teofil miał oczywiście 2 cele na raz. Jednym z nich było wybudowanie ośrodka zdrowia, a drugim dostanie się do domu Bożeny. Nie znał jeszcze jej nazwiska ani adresu. W małym ceglanym domku nieopodal sklepu Teofil spotkał 82-letnią staruszkę. Kobieta, mimo zaawansowanego wieku, okazała się dość żywotna.
uważnie słuchała mężczyzn i popierała ich pomysł. Kiedy zdecydowała się podpisać dokumenty, nie znalazła swoich okularów. Bożena, znajdź mi okulary w moim pokoju. Zawołała głośno do kogoś. Słysząc imię Bożeny, serce Teofila zabiło szybciej. Przez chwilę myślał, że znalazł dziewczynę. Ale z pokoju obok wyskoczyła dziewczynka w wieku około 12 lat, przyniosła okulary i znów schowała się za kotarą. W wiosce było jeszcze kilka Bożen, ale wszystkie były albo młode, albo już zamężne z kilkorgiem dzieci. Pod koniec dnia Edward i Teofil zaczęli spacerować po ostatniej ulicy wsi. Młody biznesmen prawie stracił nadzieję na znalezienie dziewczyny o imieniu Bożena. Cóż, Teofilu, zostało nam tylko kilka domów do obejścia. Powiedział wesoło Edward. Na tej ulicy mieszkają trzy rodziny. Chodźmy do babuli, na pewno są w domu. W małym domku, z pięknymi obudowami i wieloma drzewami w ogrodzie, Teofil spotkał ładną staruszkę. Witaj, Świętosławo. Edward przywitał się z kobietą. Jak się masz? Kobieta odpowiedziała i spojrzała na swoich gości z zaciekawieniem. Edward wyjaśnił cel swojej wizyty, na co pani domu odpowiedziała pozytywnie. Byłoby wspaniale, gdyby udało się zbudować taki ośrodek. Nawet ja, jeśli to możliwe, mógłbym udać się tam po pomoc. Nie o siebie się martwię, tylko o Bożenę. Ona nawet nie wychodzi z domu. Zamknęła się w swoim smutku, ukrywając się przed wszystkimi. Kobieta otarła łzę z policzka i wzięła głęboki oddech. Gdzie jest teraz twoja córka? Teofil wtrącił się do rozmowy, pewien, że teraz na pewno znalazł tę, której szukał. Wyszła do sklepu, niedługo powinna wrócić. Świętosława wyjaśniła i spojrzała na wiszący na ścianie zegar. Teofil uważnie przyjrzał się wnętrzu domu i od razu zauważył, jak perfekcyjne jest otoczenie. Śnieżnobiałe tiul i brzoskwiniowe zasłony zostały gustownie dopasowane do tapet. Na podłodze leżał mały dywanik, a sofy i fotele były przykryte pokrowcami. Teofil zauważył też wielkiego rudego kota, który spał imponująco na poduszce uszytej specjalnie dla niego, nie zwracając uwagi na nic ani na nikogo. Mamo, nie nudzi ci się tu samemu? W pokoju pojawiła się nagle niska, ładna dziewczyna i spojrzała na mężczyzn zakłopotanym wzrokiem. Witaj, Edwardzie. Dlaczego przyszedłeś się z nami zobaczyć? Teofil spojrzał na nią i nie mógł oderwać od niej wzroku. Uważał ją za najpiękniejszą dziewczynę, jaką kiedykolwiek widział. Miłe, nieco smutne zielone oczy, rude kręcone włosy i fantastyczny uśmiech oczarowały młodego biznesmena od pierwszego wejrzenia. Kobieta uśmiechnęła się i wyjaśniła cel ich wizyty. Bożena słuchała uważnie, złożyła podpis na dokumentach, pożegnała się z gośćmi i wyszła do kuchni. Teofil z trudem opuścił dom babuli. Jeszcze długo zerkał w kierunku ich domu. Odwiedziwszy dwie ostatnie rodziny, mężczyźni wrócili do domu, umawiając się na spotkanie w biurze następnego dnia. Teofil spędził noc bez snu. Obraz Bożeny nieustannie miał przed oczami. Wydawało mu się, że gdzieś już ją widział, znał, a nawet był z nią w zażyłych stosunkach. Oczywiście wiedział, że to tylko fantazja, ale nie mógł uwolnić się od natrętnych myśli. Ciekawe, jak wszystko się ułożyło. Matka Michała i Maja tak źle wypowiadały się o Bożenie, choć nigdy nie powiedziałabym, że była złą osobą i Michał przez nią zginął. Jutro musimy dowiedzieć się wszystkiego o babuli. Powtarzał sobie Teofil. Była już piąta rano, gdy w końcu zasnął i spał prawie do południa. Teofilu, spóźniłeś się dzisiaj. Świętosława jak zwykle była w kuchni. Spodziewałyśmy się z Mają ciebie na śniadaniu, ale się nie pojawiłeś. Przepraszamy, nie budziłyśmy cię, pozwoliłyśmy ci odpocząć. Dziękuję, bardzo potrzebowałem snu. Mężczyzna podziękował swojej gospodyni. Wybacz, Świętosławo, że sprawiłem ci tyle kłopotu, ale wciąż mam interesy we wsi. Nie wygłupiaj się, Świętosława, przerwała swojemu gościowi.
Szczerze mówiąc, wcale nie chcę, żebyś jechała. I Maja chyba też nie. Wczoraj prawie jej nie widziałaś, stęskniła się za tobą i czekała na ciebie do wieczora. Tak, jest dużo do zrobienia. Wczoraj jeździłem po całej wsi zbierać podpisy od mieszkańców, wyjaśnił Teofil, próbując odciągnąć rozmowę od Mai. A Maja niedługo wróci, postanowiła pojechać do serwisu samochodowego. Powiedziała, że w samochodzie jest coś do obejrzenia. Świętosława znów wróciła do tego samego tematu. Widać było, że jest bardzo zainteresowana relacją córki z Teofilem. Nie chcąc kontynuować nieprzyjemnej rozmowy, mężczyzna zrezygnował z obiadu i udał się do biura na spotkanie z Edwardem. Aby nie urazić swojej kochanki, wyjaśnił, że jest pełny i nie chce jeszcze jeść. Obiecał jednak, że wróci na kolację. Świętosława nie miała innego wyjścia, jak czekać na córkę w samotności. Edward przywitał się z Teofilem serdecznie. Widać było, że temat budowy ośrodka zdrowia bardzo go interesuje. Dziś Teofil miał do niego pytania zupełnie innej natury. Edwardzie, proszę cię, abyś potraktował moje pytania poważnie i nie omawiał ich z nikim innym. Zwrócił się do szefa osady przed rozpoczęciem rozmowy. Rzecz w tym, że sprawa rodziny babuli nie jest mi obojętna. Dwie kobiety, matka i córka, mieszkające samotnie. Rozumiem, że Świętosława jest bardzo chora. Z wyrazu twarzy Edwarda młody biznesmen domyślił się, że jego towarzysz jest zaskoczony tym pytaniem. Teofilu, dlaczego tak interesujesz się tą rodziną? Zapytał. Bez powodu, chcę wiedzieć o nich więcej. Teofil nie wyjaśnił, gdyż uznał to za zbędne w tej sytuacji. Dobrze, odparł Edward, machając rękami. Świętosława pracowała kilka lat temu jako nauczycielka w miejscowej szkole. Można powiedzieć, że była dobrą nauczycielką. Ale choroba jej nie oszczędzała. Przez wiele lat cierpiała na chorobę nerek po śmierci męża. Córka, Bożena, nie odstępuje jej na krok. Studiuje w instytucie korespondencyjnie. Kilka razy w roku wyjeżdża do miasta. Kiedyś szyła, ale po sprawie Michała podobno już nie przyjmuje zleceń. A po jakiej sprawie, jeśli to nie tajemnica? Zadałem Teofilowi kolejne pytanie. Michał mieszkał tutaj, zginął w wypadku samochodowym nieco ponad rok temu. Zaczął wspominać zeszłoroczne wydarzenia Edward. Jechał nocą do domu przy złej pogodzie. Do Bożeny, jak mówią. Po co mu to było, nie wiem. Zwykle zawsze przyjeżdżał pociągiem, ojciec spotykał go na dworcu. Ale tym razem się spieszył, wziął na noc wynajęty samochód, do miasta było daleko. Pedałował więc całą noc. A rano, kiedy był już w centrum dzielnicy, nie mógł kontrolować samochodu i wyleciał za drogę. Czyli wszyscy we wsi obwiniają Bożenę o śmierć Michała i dlatego nie wychodzi na ulicę? Zastanawiał się Teofil. Te kobiety są niezrozumiałe, wykrzyknął Edward. Było dużo hałasu po tym, co się stało. Tak, Maja biegała po wsi oskarżając Bożenę. Pamiętam, jak próbowałem ją uspokoić. Wspierała ją matka Michała, Kornelia. Ile brudu wyłali wtedy na babulę. Kornelia była sparaliżowana. Nikt nie wie, czy jeszcze kiedykolwiek stanie na nogi. Tak, tu na wsi jest fajnie. Szepnął cicho Teofil. Co Maja miała wspólnego z rodziną Michała? To już inna historia, westchnął głęboko Edward. O tym też było głośno. Mówili tak, jakby Michał i Maja się spotkali, a Bożena wcięła się między nich. Mówili też, że Michał pojechał po samej Mai. Kto ich teraz zrozumie? Michał już nie wróci. Jaki to był obiecujący chłopak, miał być kardiochirurgiem. Jedyny syn w rodzinie, a odszedł tak wcześnie. No tak, zdarza się, zgodził się Teofil. Chciałbym odwiedzić tę Bożenę. Tylko nikomu nic nie mówisz. Hej chłopcze, czy ty przypadkiem nie jesteś zakochany w Bożence? Edward domyślił się.
Śmiało, oczywiście, to młoda rzecz. Ale mam ci coś jeszcze do powiedzenia. Teofil już szykował się do biegu do babuli, ale słowa wójta sprawiły, że zwolnił. Teofilu, nie wiem, dlaczego postanowiłeś zaangażować się w tę sprawę, ale powinieneś wiedzieć, że Bożena była w ciąży. Urodziła w maju tego roku, ale wróciła ze szpitala położniczego bez dziecka. Podobno dziecko urodziło się z jakąś patologią i nie przeżyło nawet jednego dnia. Te słowa sprawiły, że Teofil poczuł się nieswojo, ale starał się nie zdradzać swojego nastroju. Im więcej dowiadywał się o Bożence, tym bardziej rozumiał, że potrzebuje ona pomocy. Czego dokładnie potrzebowała? Jeszcze nie wiedział, ale serce podpowiadało mu, że trzeba coś zrobić. To był zimny dzień. Jeszcze wczoraj padał śnieg, było pochmurno, a termometr wskazywał 0 stopni. Ale dziś śnieg skrobał pod stopami, a 30-stopniowy mróz szczypał w nos i policzki. Zaplątując futrzany kołnierz swojego kożucha, mężczyzna szedł w kierunku ukochanego domu. Nie wiedział jeszcze, jak wytłumaczy Bożenie i Świętosławie cel swojej wizyty. Żadne myśli nie przychodziły mu do głowy, tylko serce uparcie namawiało go na spotkanie z Bożeną. Oto była właściwa ulica, położona na samym skraju wsi. Oto mały drewniany domek o pięknych niebieskich obudowach. Im bardziej Teofil zbliżał się do niego, tym mocniej serce waliło mu w piersi. Nie wiedział, dlaczego bije. Albo z radości, albo z podniecenia. Prawdopodobnie jedno i drugie. Otwierając drewnianą bramę, mężczyzna przeszedł przez podwórze i wszedł po schodach. Drzwi były otwarte, więc mógł z łatwością wejść do domu. Ty? Dziewczyna zdziwiła się, widząc w drzwiach mężczyznę, który odwiedził ich wczoraj wraz z sołtysem Edwardem. Witaj, Teofil, przywitał się cicho z młodą kobietą. Zauważył, że nie wyglądała tak samo jak wczoraj. Sińce pod oczami, łzy w oczach i zmęczone spojrzenie sugerowały, że coś jej się stało. Teofil szybko zdjął buty i wszedł do pokoju, gdzie poczuł zapach leków nasercowych. Czy coś ci się stało? Zapytał. W domu pachniało lekarstwami. Tak, zeszłej nocy moja matka źle się poczuła. Wezwałem karetkę, lekarze zabrali ją do centrum rejonowego. Nie spałem całą noc, zasnąłem dopiero nad ranem i spóźniłem się na autobus. Teraz muszę znaleźć samochód, żeby odwiedzić mamę, wyjaśniła. Mogę cię podwieźć, zaproponował Teofil. Przygotujmy się, zaraz wyjeżdżamy, wrócę za jakieś pół godziny. Dziewczyna zgodziła się na propozycję Teofila i zaczęła pakować wszystko, czego potrzebowała dla matki. Gdy wszystko było gotowe, razem wyszły na zewnątrz. Bożena zamknęła drzwi i poszła za mężczyzną, o którym nic nie wiedziała. Czuła jednak, że może mu zaufać. Po drodze spotkali kilka osób. Miejscowi patrzyli na Bożenę i jej towarzysza z niezrozumieniem i nieufnością. Młodzi mężczyźni starali się nie zwracać na nich uwagi. Każdy miał swoje myśli na głowie, ważniejsze i poważniejsze. No to jesteśmy, mężczyzna zatrzymał się przed domem górala. Teofil spojrzał na młodą kobietę i zauważył, że Bożena zbladła i drży z podniecenia. Mieszkasz w tym domu? Jesteś krewną górala? Zapytała z niedowierzaniem i ponownie się rozpłakała. Nie, oczywiście, że nie. Teofil zaczął ją uspokajać. Po prostu przypadkiem znalazłem się w tym domu. Nie rozmawiajmy o tym teraz. Poczekaj tu na mnie, wezmę kluczyki i spróbuję odpalić moją Toyotę. Gdy mężczyzna przekroczył próg domu górala, od razu stanął twarzą w twarz z Mają. Teofil, gdzie ty się podziewasz? Zaatakowała gościa już od progu. Maja, muszę wyjechać w pilną podróż służbową. Nie patrząc na nią, mężczyzna oznajmił. Nie mam czasu na wyjaśnianie powodu mojego wyjazdu i nie sądzę, żebym musiał ci cokolwiek mówić. Gdy usłyszała odpowiedź, Natan był zaskoczony i obserwował w milczeniu, jak Natan czegoś szuka, a następnie wychodzi z domu, nie odwracając się.
Samochód przy 30-stopniowym mrozie nie chciał odpalić. Przekręcając kluczyk w stacyjce i zdając sobie sprawę, że wszystkie próby spełzły na niczym, Teofil spojrzał na Bożenę i zdał sobie sprawę, że ta jest coraz bardziej zdenerwowana. Bożena, musimy jechać do serwisu, samochód trzeba rozgrzać. Tylko tak możemy go uruchomić. Czy w twojej wsi jest ktoś, kto może nam w tym pomóc? Zapytał dziewczynę. Tak przytaknęła Bożena. Eliasz zajmuje się naprawą samochodów i ma warsztat na sąsiedniej ulicy. Możecie iść do niego. Bardzo dobrze. Zaprowadź mnie do niego, ucieszył się Teofil. Bożena wysiadła z Toyoty i udała się w kierunku warsztatu. 15 minut później młodzi ludzie byli na miejscu. Eliasza nie było w warsztacie. Jego asystentka powiedziała, że wyjechał na kilka dni do miasta i nikt nie wie, kiedy wróci. Dobrze, że nie odmówił pomocy i po około godzinie samochód był już w ciepłym warsztacie. Toyota została ponownie uruchomiona dopiero o 16:00. Na zewnątrz było już ciemno. Przez cały czas Bożena siedziała spokojnie w pokoju socjalnym, czekając, aż Teofil powie jej, że z samochodem wszystko w porządku. Bożena, możemy już jechać. Poinformował ją w końcu nieznany mężczyzna, który zdecydował się pomóc jej w dotarciu do centrum powiatowego. Bożena zupełnie nie rozumiała, kim jest ten człowiek. Dlaczego zdecydował się jej pomóc? Ale na razie te pytania miały dla niej drugorzędne znaczenie. Teraz dziewczyna martwiła się tylko o zdrowie matki, a z podekscytowania ledwo stała na nogach. Podróż do szpitala przebiegła bez zakłóceń. Wieczorem zrobiło się jeszcze zimniej, więc Bożena mogła zobaczyć matkę tylko przez chwilę. Lekarze poinformowali, że Świętosława czuje się znacznie lepiej po wszystkich niezbędnych zabiegach. Bożena mogła porozmawiać z matką, która ze łzami w oczach błagała córkę, by nie odwiedzała jej często. I że czuje się dobrze. Świętosława poprosiła córkę, aby dbała o siebie i nie martwiła się o nią. Po zapisaniu numeru telefonu do lekarza prowadzącego i pożegnaniu się z matką, Bożena opuściła szpital. Dziękuję, Teofilu. Podziękowała mężczyźnie. Gdyby nie pan, nigdy nie trafiłabym dziś do szpitala. Z mamą jest już lepiej, ale wiem, że minie jeszcze dużo czasu, zanim stanie na nogi. Nie martw się, Bożenko, wszystko będzie dobrze. Teofil starał się ją uspokoić. Teraz proponuję znaleźć kawiarnię i coś zjeść. Przez te wszystkie zmartwienia w ogóle dzisiaj nie jedliśmy. Ty zjesz, a ja nie. Bożena odmówiła, czując się nieswojo w obecności nowego znajomego. Jak to nie będziesz? Teofil nie zgodził się. Trzeba nie tracić ostatnich sił. Wiedząc, że nie ma sensu się opierać, Bożena wysiadła z samochodu i weszła za mężczyzną do kawiarni. Przy jednym stoliku siedzieli młodzi ludzie rozmawiający o czymś. Przy innym stoliku starszy mężczyzna pił herbatę i czytał gazetę. Teofil wybrał najdalszy stolik przy oknie, pomógł Bożenie się rozebrać i zamówił. Widząc, że ma problem z wyborem dania, podpowiedział jej, czego powinna spróbować. Ratatouille. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie jadłam, uśmiechnęła się Bożena. Myślę, że będzie ci smakowało. Teofil zaczął ją przekonywać. To pyszne danie warzywne. A rosół skóry z chrupiącymi grzankami cię rozgrzeje. Kolacja rzeczywiście była pyszna. Bożena zjadła wszystko, co przyniósł jej kelner. Zielona herbata z tartą owocową podniosła ją na duchu. Ale teraz widzę, że ci ulżyło. Nawet pojawił się błysk w oku. Teraz musimy wracać do domu, Teofil przypomniał swojej towarzyszce, do której zapałał sympatią przez cały dzień. Tak, oczywiście, musimy się pospieszyć. Zgodziła się i zaczęła się szykować. Przez całą podróż milczeli. Teofil myślał, że nie będzie w stanie zostawić jej dziś samej, ale nie wiedział, jak jej to powiedzieć.
Bożena spojrzała ukradkiem na nową znajomą i po raz pierwszy od roku poczuła się lekko, a może nawet szczęśliwa. Bożenko, proszę, nie zrozum mnie źle. Nie chciałbym zostawić cię dziś samej. Czy nie odmówisz mi łóżka na noc, bo w twoim domu jest dla mnie miejsce? Bożena z pewnością nie była przygotowana na takie słowa. Spojrzała na niego przenikliwie. Nie mam nic przeciwko, ale co ludzie powiedzą? Ostatnio unikam współmieszkańców. Przez wielu jestem uważana za niewrażliwą i impertynencka, więc nie chcę zaszkodzić twojej reputacji ani narazić się na szwank. Z trudem wyma każde słowo, dziewczyna próbowała wyjaśnić. Bożeno, nie słuchaj nikogo. To, co ludzie mówią, nie ma z tobą nic wspólnego. Najważniejsze, że wiem, że jesteś wspaniałą osobą. Samochód zostawię w warsztacie, nie martw się. Proszę cię również, abyś opowiedział mi wszystko o sobie. Chcę ci pomóc, bo czuję, że tego potrzebujesz. Powiedział Teofil, dotykając dłoni dziewczyny. Bożena wiedziała, że nie powinna ufać mężczyźnie, którego dobrze nie zna. Czuła jednak, że Teofilowi można zaufać. Gdy Teofil zajmował się samochodem, Bożena zdążyła rozpalić w kuchence, nakarmić kury i posprzątać. Dobrze, że obiad zjedliśmy w kawiarni, pomyślała dziewczyna, gdy zastała w kuchni zupełnie puste garnki. Teofil zamarznie na dworze, trzeba nastawić czajnik. Zanim gość przyszedł, Bożena miała już wszystko gotowe. Właśnie zalewała aromatyczną herbatę ziołową i wyjmowała ze spiżarni dżem porzeczkowy, gdy zauważyła w domu Teofila. Proszę do stołu, nieśmiało zaprosiła swojego gościa. Oczywiście nie miała nic innego do zaoferowania, ale dobrze było się rozgrzać po zimnej ulicy. Teofil chętnie zajął miejsce przy stole. Jakoś w tym momencie mały domek Bożeny wydał mu się jeszcze bardziej znajomy. A teraz opowiedz mi wszystko, co ci się przydarzyło. Nie pojawiłem się w tej wiosce od tak. W życiu nie ma przypadków. Jestem gotów ci pomóc, powiedział Teofil i spojrzał uważnie na swoją nową znajomą. Bożena nie od razu przystąpiła do spowiedzi. Z jej oczu płynęły łzy, a ramiona drżały z nerwowego napięcia. Teofil nie wnikał w jej duszę. Uznał, że sama musi zdecydować, czy chce mu powiedzieć, co się stało, czy nie. Bożena potrzebowała około 15 minut, by zebrać się w sobie i zacząć wyrzucać z siebie wszystko, co leżało jej na sercu. Wszystko zaczęło się, gdy poznała Michała. Jasne, urodziliśmy się i wychowaliśmy w tej samej wsi, ale nigdy nie sądziłam, że może między nami dojść do czegoś poważnego. Dzieli nas 5 lat różnicy wieku. Kiedy go poznałam, on kończył już medycynę, a ja dopiero co zdałam maturę i byłam na pierwszym roku historii. Musiałam jednak studiować korespondencyjnie, ponieważ moja mama była bardzo chora i nie mogłam zostawić jej samej. Ostatnie lato było dla mnie najszczęśliwsze. Michał był niesamowitym człowiekiem. Dał mi tyle uwagi, miłości i ciepła. Snuliśmy nawet plany na przyszłość, chcieliśmy wziąć ślub, zamieszkać w mieście, przeprowadzić moją mamę do jego domu, ale... Dziewczyna nie mogła już tego znieść i zaczęła płakać. Było jasne, że wspomnienia tych szczęśliwych czasów strasznie ją bolały. Zdołała się jednak pozbierać i kontynuowała swoją trudną opowieść. Z jakiegoś powodu matka Michała zawsze traktowała mnie bardzo chłodno. Wyraźnie nie chciała widzieć we mnie swojej synowej i starała się jak mogła o syna od spotkania ze mną. Michał jednak nie chciał się na to zgodzić i uparcie do mnie przychodził, uśmiechała się przez łzy. Potem przyszedł czas na wyjazd do miasta na studia. Umówiliśmy się na spotkanie za miesiąc, ale z jakiegoś powodu postanowił przyjechać tydzień wcześniej. Co więcej, tak bardzo spieszył się do domu, że wynajął cudzy samochód, sam wsiadł za kierownicę i miał wypadek, na chwilę przed dotarciem do domu. Od tego dnia Michał zniknął. Nie pamiętam, jak przetrwałam pierwsze miesiące. Co więcej, z jakiegoś powodu obwiniano mnie za wszystko, co się stało, że to Michał tak się spieszył, żeby do mnie dotrzeć, co skończyło się wypadkiem i jego śmiercią.
Jego matka mnie przeklinała, a sąsiadka Maja ją we wszystkim wspierała. O tym, że jestem w ciąży, dowiedziałam się dopiero w Sylwestra. Byłam wtedy w 4. miesiącu ciąży, zostałam zarejestrowana. Po wsi krążyły plotki, że zaszłam w ciążę przez mój lekkomyślny tryb życia. Ale tak nie było. Jedynym mężczyzną w moim życiu był Michał. Urodziłam w terminie, ale dziecka nie widziałam. Poród był ciężki, zaraz po urodzeniu dziecka usłyszałam jego krzyk i zemdlałam. A potem Bożena znowu płakała. Tym razem płakała długo. Teofil podał jej krople uspokajające i przytulił do ramion. Potem powiedziano mi, że dziecko urodziło się z wrodzoną wadą serca i zmarło. Nie pozwolili mi go nawet zobaczyć. Powiedzieli tylko, że urodził się chłopiec. Bożena skończyła swoją opowieść. Teofil słuchał uważnie i przez chwilę milczał, trzymając Bożenę za rękę. Nie było jeszcze o czym rozmawiać. Najważniejsze, że teraz było jasne, przez co przeszła. Była już druga w nocy. Bożena położyła gościa do łóżka na kanapie, udała się do swojego pokoju i natychmiast zasnęła. Teofil natomiast nadal się wiercił i przewracał, próbując znaleźć jakikolwiek związek między tym, co spotkało dziewczynę. Rano Bożena obudziła się przed swoim gościem. Dokończyła prace domowe, przygotowała śniadanie i czekała, aż jej gość się obudzi. Teofil nie musiał długo czekać. Wstał, wszedł do kuchni, przywitał się z kobietą i usiadł przy stole. Bożena, postarajmy się nie denerwować i przejdźmy do sedna sprawy, jeszcze dziś powiedział, patrząc w zmęczone oczy dziewczyny. Dużo myślałem o tym, co mi wczoraj powiedziałaś. Powiedz mi, czy masz jakichś wrogów w wiosce? Szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Bożena odpowiedziała i westchnęła. Nie wiem, z kim miałabym się skrzyżować. Żyję sobie spokojnie, nikomu nie przeszkadzam. Co sądzisz o Mai Góral? Zapytał Teofil, nie wiedząc, jak zareaguje na niego nowa znajoma. O Mai? Jakby nie od razu zrozumiała sens pytania Bożeny. Tak, słyszałam, że podoba jej się Michał. Nic więcej nie mogę o niej powiedzieć. Pamiętam, że byłem jeszcze zażenowany, gdy się o tym dowiedziałem. Maja jest pierwszą pięknością nie tylko w powiecie, ale i w regionie. A ja jestem zwykła i nieatrakcyjna. Kiedy Michał zaczął się do mnie zalecać, nie od razu zrozumiałam, jak to się stało, że nagle mnie zauważył. Bałam się nawet swoich uczuć do niego. Myślałam, że zakocham się w nim przez przypadek, a on się wygłupi i mnie zostawi. Ale Michał był prawdziwy. Nie ma nikogo takiego jak on i nigdy nie będzie. Maja z jakiegoś powodu obwiniała mnie o śmierć Michała. Myślę, że zrobiła to w stresie. Musiała na kimś wyładować swoją złość. A mnie nie lubiła. Bożena, nigdy więcej tak o sobie nie mów, poprosił Teofil. Jesteś najcudowniejszą dziewczyną, jaką w życiu spotkałem. Uwierz mi, jesteś piękna, miła i promienna. Nawet nie wiesz, jaka jesteś piękna. Co najważniejsze, twoje piękno pochodzi z wewnątrz. Słyszysz mnie? Bożena w milczeniu wysłuchała swojego gościa i uśmiechnęła się przez łzy. Nie zamierzasz o coś zapytać? Teofil zadał niespodziewane pytanie. Ty też nic o mnie nie wiesz. Wiem, odpowiedziała cicho Bożena. Po prostu nigdy nie znalazłam odpowiedniego momentu, aby zadać ci to pytanie. Na początku nawet się ciebie bałam. Ale szybko zrozumiałam, że jesteś dobrym człowiekiem i nie powinnam się ciebie bać. Bożenko, nie przyjechałem na wieś na darmo, ale z potrzeby serca. Teofil zaczął mi opowiadać o sobie. A mówiąc z potrzeby serca, mam na myśli Michała. Jak to? Nie rozumiem. Bożena szeptała cicho i drżała. Długo nie mogłam znaleźć odpowiedzi na to pytanie, ale teraz wiem na pewno, że gdyby nie serce Michała bijące w mojej piersi, nigdy nie pomyślałabym o przyjeździe do waszej puszczy. Ale chciałem, naprawdę chciałem.
Przyjeżdżałam tu jak do swojego domu. Czułem też, że jest tu ktoś, kto potrzebuje pomocy. I tą osobą byłeś ty. Znalazłam cię na zawołanie serca i teraz wreszcie w to wierzę. Bożena siedziała jak oszołomiona i nie wiedziała, jak zareagować na słowa mężczyzny. Wydawało się, że zaraz rzemdleje. Jak to możliwe? W końcu udało jej się przemówić, jakie serce? Co Michał ma z tym wspólnego? Zaraz stracę przytomność. Spróbuj się uspokoić, Bożenko. Teofil uspokoił dziewczynę. Chodzi o to, że byłam chora, bardzo chora. Lekarze nie dawali mi szans na życie. Moje serce mogło się zatrzymać w każdej chwili. Ale Michał dał mi szansę na życie. Zostawił mi swoje serce. Jak je zostawił? Jak mi powiedziano, za życia wspomniał, że może zostawić swoje serce jako dawcę komuś, kto będzie go potrzebował. Przypadkowo tą osobą okazałem się ja. Kiedy byłem operowany, nie wiedziałem, kto jest dawcą, ale udało mi się dowiedzieć czegoś o Michale i jego rodzinie. Dowiedziałem się, gdzie mieszkają jego rodzice i postanowiłem ich odwiedzić, aby podziękować za tak szlachetny czyn. Nie odważyłem się jednak wejść do ich domu. Przez okno na podwórku zobaczyłem chorą kobietę i pogrążonego w żałobie mężczyznę. Nie wiedząc, jak zareagują na moje pojawienie się, nie odważyłem się wtargnąć w ich życie. Bożena uważnie wysłuchała mężczyzny, po czym podeszła do niego i dotknęła jego klatki piersiowej. Mogę posłuchać? Zapytała. Teofil nic nie odpowiedział, tylko w milczeniu skinął głową. Bożena przytuliła się do piersi Teofila i wsłuchiwała się w bicie jego serca. Mój Boże, to taki cud! Gdyby ktoś mi powiedział, że jeszcze raz usłyszę tak bijące serce Michała, nigdy bym w to nie uwierzyła. Wyszeptała, nie mając odwagi nawet drgnąć. Ile razy przytulałam się tak do niego i słuchałam tego walenia. To cud, po prostu cud. Mężczyzna delikatnie pogłaskał kręcone włosy dziewczyny i uśmiechnął się. Po raz kolejny przekonał się, jakie piękne serce otrzymał. Kornelia, która zachorowała zaraz po pogrzebie Michała, wyjaśniła Bożena. Obwiniała mnie też o wszystko, co się stało. Zrobiła to publicznie, żeby wszyscy we wsi o tym wiedzieli i zrobiła ze mnie pariasa. Nie kłóciłam się z nią, bo znając jej charakter wiem, że to na nic. Ale to nie w porządku, Bożenko. Będziemy walczyć o nasze dobre imię. Ja przynajmniej zrobię wszystko, by ludzie zrozumieli, że to, co się stało, nie jest twoją winą. Nagle dziewczynie przerwał Teofil. Na razie mężczyzna nie wiedział, co dokładnie powinien zrobić, ale był pewien, że zrobi wszystko, co w jego mocy. Po śniadaniu Bożena postanowiła odwiedzić górala. Do tej pory nie udało mu się zobaczyć z Fortunatem, a zagadką pozostawało, gdzie mężczyzna był nieobecny przez cały dzień. Poza tym postanowił zamieszkać z Bożeną. Dziewczyna zresztą nie miała nic przeciwko temu. Po dotarciu do domu Teofil pobieżnie obejrzał dom rodziny Michała. Ścieżka przed bramą, która od dawna nie była sprzątana, wskazywała na to, że od dawna nikt nie wychodził z domu. To, co zobaczył, sprawiło, że Teofilowi ścisnęło się w piersi. Z jakiegoś powodu chciał wejść do domu i objąć mieszkających tam ludzi. Ale chociaż miał ważniejsze rzeczy do zrobienia, po cichu otworzył bramę i wszedł do domu, niechcący będąc świadkiem czyjejś rozmowy. Teofil nigdy nie był fanem podsłuchiwania, plotkowania czy co gorsza oskarżania ludzi. Ale to była wyjątkowa okazja. Zwłaszcza, że pierwsze, co usłyszał, dotyczyło jego samego. Mamo, jak możesz tego nie rozumieć? Maja próbowała coś udowodnić matce. Teofil to taki obiecujący narzeczony. Nigdy nie znajdę drugiego takiego jak on. Z kim mogę związać swój los w centrum dzielnicy? Nie ma nikogo. A Teofil jest wielkim biznesmenem. Ma na kontach więcej pieniędzy, niż moglibyśmy sobie wymarzyć. Jesteś pewien, że to ten, o którym mówisz? Nie uwierzyłem córce Świętosławy.
Może internet ci się pomdrugeszał? Jak można tak mieszać? Nie gadaj głupot! Maja dalej przekonywała kobietę. Nawet nie ma co porównywać tej kandydatki z Michałem. Michał był tylko studentem, choć dobrze się zapowiadał. A Teofil biznesmenem. Zobacz, czego się o nim dowiedziałam. Kobiety zamilkły i studiowały coś na ekranie laptopa. Rzeczywiście, to nasz Teofil. Wykrzyknęła Świętosława. A on tylko udawał prostaka. Jestem początkującym biznesmenem, powiedział, ale zobacz, jaki on ważny. Maja, dobra robota. Nie możesz spuścić go z oka. I jak on w ogóle odważy się przejść obojętnie obok twojej urody? Wiesz co, powinniśmy dziś zjeść duży posiłek. Musimy tylko wymyślić jakąś wielką okazję. Powiedzmy, że to twoje urodziny. Upijemy go i pozwolimy mu spać w twoim pokoju. Nie wiesz, jak to się robi? A rano, jako uczciwy człowiek, będzie musiał się z tobą ożenić. Jesteś fantastką, mamo. Maja była zaskoczona. To jednak nie jest taki szalony pomysł. Spróbujmy w ten sposób. Wiesz, gdzie jest twój narzeczony? Ciekawe, gdzie spędził ostatnią noc. Może ma już na oku jakąś miejscową pannę młodą. Kobieta się martwi. Musimy natychmiast dowiedzieć się, gdzie on jest. Już się dowiedziałam, przerwała mu matka Mai. Jego samochód jest w garażu i prawdopodobnie spędza noc u Edwarda. Nie bez powodu są przyjaciółmi. Postanowili zorganizować jakąś budowę w wiosce. Wiesz, córko, nie wiem, co mu powiedzieć, kiedy zapyta o ojca. Mówi, że chce się z nim zobaczyć. Ale ja się boję i nie chcę, żeby się spotkali. Świętosława wyszeptała. Nic nie mów. Udawaj, że wszystko jest w porządku. Tata to pijak, co można od niego wziąć? Lepiej zastanów się, jak będziemy żyć, gdy będziemy spokrewnieni z Teofilem. Maja odpowiedziała, jakby nic się nie stało i poszła do swojego pokoju. Świętosława rozejrzała się, jakby wyczuwając, że ktoś może je obserwować. Wydychając powietrze, wyszła do kuchni. Teofil schował się za drzwiami i nie śmiał nawet oddychać. Gdy próbował zebrać myśli, usłyszał skradające się kroki. Wyjrzał przez szparę i zobaczył Świętosławę, która coś niosła i wyglądała, jakby bała się, że ktoś ją zauważy. Teofilowi wydało się to więcej niż dziwne. Gdy tylko kobieta zniknęła za progiem, wyszedł ze swojej kryjówki i po cichu podążył za nią na ganek. Świętosława, zarzuciwszy na siebie stary płaszcz i włożywszy buty, ruszyła w stronę małego domku, który stał wśród innych zabudowań gospodarczych na podwórzu i w ogóle nie zwracał na siebie uwagi. Teofil również pozostał na ganku, skąd mógł obserwować wszystko, co się działo. Kobieta wyszła z domku po około 10 minutach, zamknęła drzwi i skierowała się z powrotem w stronę domu. Teofil postanowił dłużej się nie ukrywać. Udał, że właśnie wrócił i szybko wszedł do domu. Teofilu, nareszcie wróciłeś, powiedziała figlarnie kobieta, widząc w przedpokoju długo oczekiwanego gościa. Straciliśmy cię z Mają, nie wiedzieliśmy, co myśleć. Przepraszam, byłam wczoraj trochę niegrzeczna dla Mai. Po prostu byłam zmęczona. Noc spędziłam u Edwarda, komponując Teofila na bieżąco, starając się nie zdradzić swojego podekscytowania. On i ja mieliśmy sporo na głowie. Słyszałaś, jak zbieraliśmy podpisy w wiosce? Więc czekaj, budowa ośrodka zdrowia wkrótce się rozpocznie. Oczywiście, że słyszałam, uśmiechnęła się Świętosława. Nie stój tak, pewnie jesteś głodny, nakryję do stołu. Teofil nie chciał jeść w tym domu, ale przynajmniej postanowił zostać tam do zmroku. Bardzo interesował go dom, do którego z jakiegoś powodu pobiegła Świętosława. Nie było szans, by zakraść się tam w ciągu dnia, nie będąc zauważonym, więc postanowił zrealizować swój plan, czekając do głębokiej nocy. Nie, nie martw się o mnie. Zwrócił się do pani domu.
Nie jestem głodny, choć chętnie napiłbym się herbaty. Świętosława zaprowadziła gościa do jadalni, nalała herbaty i postawiła na stole pachnące bułeczki. Maja przybiegła do jadalni, gdy usłyszała, że matka z kimś rozmawia. Teraz Teofil doskonale wiedział, do czego zmierza, więc starał się udawać, że słucha dziewczynki, choć cały czas myślał o Bożence. Dom ucichł dopiero po północy. Maja kilkakrotnie przychodziła do pokoju Teofila, wymyślając ku temu różne okazje. Ubrana w rozkłoszowany strój, wyraźnie liczyła na oszołomienie gościa swoim wyglądem. Teofil jednak za każdym razem dawał do zrozumienia, że nie zauważa pretensji dziewczyny. Mężczyzna wiedział, że Bożena martwi się, nie wiedząc, gdzie jest i gdzie zniknął. Ale na razie nic nie mógł na to poradzić. Zapomniał zapisać numer telefonu dziewczyny, nie przypuszczając, że zostawi ją na tak długi czas. Upewniwszy się, że wszyscy w domu śpią, Teofil po cichu ubrał się i poszedł do kuchni. Wiedział, że w małym pomieszczeniu za kuchnią znajduje się pokój, w którym Świętosława trzyma różne narzędzia i odzież wierzchnią, którą nosi tylko wtedy, gdy pracuje na podwórku lub w ogrodzie warzywnym. Mężczyzna nie wiedział, gdzie znaleźć klucz do tajemniczego domu, ale przypuszczał, że może znajdować się w kożuchu, który kobieta nosiła w ciągu dnia na podwórku. Jego przypuszczenia okazały się słuszne. W jednej z kieszeni rzeczywiście znalazł to, czego szukał. Cicho wychodząc na zewnątrz, Teofil podbiegł do loży i otworzył drzwi. W ciemnym pokoju było dość ciepło. Najwyraźniej od czasu do czasu rozpalano tu kuchenkę. Mężczyzna wiedział, że zapalanie światła nie jest bezpieczne, więc włączył latarkę z telefonu. Ku jego zaskoczeniu, na niewielkim łóżku w rogu zobaczył śpiącego mężczyznę. W pokoju mocno śmierdziało przepitym alkoholem. Na stole leżały prawie nietknięte talerze z jedzeniem i ogromna ilość butelek z alkoholem. Po chwili Teofil rozpoznał w śpiącym mężczyźnie Fortunata Gorala. Więc to tutaj trzyma cię żona? Domyślił się. Ale jedna dziwna rzecz. Jeśli Świętosława trzymała tu męża, żeby przestał pić, to co tu robią te puste butelki? Więc kobieta celowo upija Fortunata? Nie rozumiem. Teofil domyślił się, że Fortunata Górala trzeba ratować. I to ratować przed własną żoną. Nie mógł dobudzić śpiącego mężczyzny, więc postanowił poprosić o pomoc. Dowiedział się, że najlepszym kumplem Michała jest Eliasz, właściciel warsztatu samochodowego. Na wszelki wypadek zapisał jego numer w książce telefonicznej. Nigdy wcześniej nie udało mu się spotkać z Eliaszem. Zanim więc Eliasz zrozumiał, o co mu chodzi, Teofil musiał wyjaśnić, kim jest, gdzie się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje. Eliaszowi nie zajęło to dużo czasu. 15 minut później podjechał pod dom górala i obaj mężczyźni wyładowali nietrzeźwego Fortunata do jeepa Eliasza i pojechali w kierunku domu Bożeny. Noc minęła spokojnie. Teofil spędził noc na rozmowie z Eliaszem, który potwierdził jego podejrzenia co do Mai. Maja zawsze była zazdrosna o Michała i Bożenę. Chciała wyjść za Michała i szczerze mu o tym mówiła. Nie zdziwiłbym się, gdyby to ona była odpowiedzialna za śmierć mojego przyjaciela i kolegi z klasy. Oczywiście mogę się mylić. Poczekajmy, aż Fortunat się obudzi. Myślę, że powie nam wiele interesujących rzeczy. W przeciwnym razie, dlaczego Świętosława systematycznie niszczyłaby swojego męża? Opamiętanie się górala nie było takie proste. Następnego dnia Eliasz zadzwonił do miejscowego ratownika medycznego, którego mężczyźni poprosili o trzymanie gęby na kłódkę. Dopiero po kilku kroplówkach i zastrzykach Fortunat zaczął odzyskiwać przytomność i zastanawiać się, gdzie jest. Gdzie ja jestem? Żyję, czy przeszedłem na drugą stronę? Zapytał, gdy otworzył oczy. Jesteś bezpieczny, Fortunat. Uspokoił go Teofil. Poznajesz mnie i Eliasza? Ciebie nie. Ale Eliasza, tak odparł Fortunat. Ale jak się tu dostałem? Teofil opowiedział mu wszystko, czego się dowiedział.
O tym, jak wydostał się z tego nieszczęsnego domu i o leczeniu, które go ocuciło. Fortunat słuchał uważnie i wzdychał, a gdy zobaczył Bożenę za Eliaszem, spuścił oczy, westchnął ciężko i zarumienił się. Muszę ci wszystko opowiedzieć. W końcu się przyznał. Bożena, wybacz nam wszystkim. To nie twoja wina. Oczerniła cię moja nic niewarta córka, która dla własnych celów zrobi wszystko. Nie rozumiem, szepnęła Bożena. Co to ma wspólnego z tobą? Co Maja ma z tym wspólnego? Jesteś dobrą duszą, kontynuował opowieść Fortunat. Gdybyś tylko wiedziała, ile kłopotów sprawiła moja bezlitosna córka. Trudno to spamiętać. Przypadkiem byłem świadkiem rozmowy córki z żoną. I zamiast nic nie mówić, oskarżyłem je o wszystkie grzechy. Krzyczałem, że powiem wszystko ludziom, ale oni błagali mnie, żebym tego nie robił. Nie odważyłem się powiedzieć im od razu. Zacząłem pić, a potem... Świętosława mnie upiła, bojąc się, że prawda wyjdzie na jaw. Jaka prawda? Teofil nie mógł się powstrzymać. Fortunat, chyba nie możesz dłużej milczeć. Stawką jest twoje życie. Jesteśmy gotowi ci pomóc, ale ty też musisz pomóc nam. Fortunat milczał przez chwilę, jakby rozważając za i przeciw. Wziął głęboki oddech i zaczął opowiadać. To było tuż po śmierci Michała. Nie pamiętam, minął tydzień, może dwa. Była jesień i było dość zimno. Powoli, jakby wyławiając z głębi pamięci, Fortunat mówił. Wróciłem z pracy i żadnej z moich dziewczyn nie było w domu. Tylko przez przypadek zauważyłem światło w łaźni. Poszedłem ich poszukać i byłem mimowolnym świadkiem ich rozmowy. Powinienem być głupcem, żeby nie pokazać się tym dwóm sukom. Ale nie mogłem się powstrzymać i powiedziałem im, co o nich myślę. Co słyszałeś tej nocy? Zapytałem niecierpliwie Teofila, zdając sobie sprawę, że nadeszła godzina prawdy. W tym momencie, gdy podszedłem do przedpokoju, Maja opowiadała matce, jak wezwała Michała do wsi. Naopowiadała mu jakiś bzdur o Bożence i czy jej uwierzył, czy nie, teraz już nikt się nie dowie. Ale pojechał do wsi w środku nocy. Jednym słowem, Maja jest winna śmierci Michała. Pośrednio oczywiście, ale to jej wina, a przede wszystkim Świętosława wspierała ją we wszystkim. Starała się ją przekonać, że jej córka nie zrobiła nic złego. W zmowie z Mają była też matka Michała, Kornelia. Razem wymyśliły jakąś sprośną historyjkę o Bożence. Zdjęcia różnych były montowane, łatwo to udowodnić. W centrum dzielnicy Maja poszła do znajomej, która zrobiła zdjęcia, na których Bożena rzekomo obściskuje się i całuje z jakimś facetem. Musiała je wysłać Michałowi. I po co jej to wszystko było? Bożena zapytała cicho, nie spodziewając się takiego obrotu sprawy. Jesteś bardzo naiwna, Bożeno. Fortunat westchnął. Maja była zakochana w Michale jak kotka od czasów szkolnych. Ale on nigdy nie zwracał na nią uwagi, a ona była wściekła. Ona i Kornelia zrujnowały Michała. Oczywiście nie spodziewały się, że sprawa przybierze taki obrót, że Michał umrze. Po tym wszystkim Kornelia zachorowała. Od około roku nie może stanąć na nogi. A czy jej się to uda, to wielka niewiadoma. Nigdy nie sądziłem, że Kornelia będzie zdolna do takiej głupoty. Jest matką, powinna pomyśleć, zanim tak popchnie syna, powiedziała jakby do siebie Bożena, wpatrując się w jeden punkt. Tak bardzo kochała Michała. Tak bardzo za nim przepadała. Ta szalona miłość nie wyszła jej na dobre, wyjaśnił Fortunat. Oboje byli więc pośrednio odpowiedzialni za śmierć Michała. Oczywiście nie przyznali się do winy, ale sporo na ciebie nabrali. Pamiętasz, jak chodzili po wsi i mówili, że to ty doprowadziłaś Michała do takiego stanu swoim cudzołóstwem? Maja bardzo cię nienawidzi, nie wie dlaczego, ale nienawidzi. Wciąż nie może się uspokoić. Kiedy to wszystko usłyszałam, zaczęłam ją besztać.
a Świętosława stanęła w obronie córki. Namawiała mnie, żebym nikomu nie mówiła o tym, co usłyszałam. Zaczęłam pić, ale Świętosława nie próbowała mi tego wyperswadować. Zaczęła nawet sama nalewać drinki. A jak zacząłem ostro pić, to zamknęła mnie w domku letniskowym i przynosiła wódkę z jedzeniem. Umarłem więc po cichu z rąk własnej żony. Córka Świętosławy była wszystkim, a ja, jak się okazało, niczym. Całe życie marzyła, żeby wydać Maję za dobrze zapowiadającego się faceta. Michał najwyraźniej podobał się im obu. Słuchaj, wtrącił się do rozmowy Teofil. A co jeśli Bożena ukradła dziecko Mai? Po tym, jak się o tym wszystkim dowiedziałem, nie będę zaskoczony. Powinniśmy odwiedzić szpital położniczy, w którym rodziła Bożena i spróbować się wszystkiego dowiedzieć. Ile dziecko powinno mieć teraz lat? Bożena ze zdziwienia usiadła nawet na krześle. Ręce jej się trzęsły, a podbródek drżał z nerwowego napięcia. Syna urodziłam w maju, 26 go. Ledwo słyszalnie odpowiedziała. Niedługo skończyłby 7 miesięcy. Nie mów o dziecku w czasie przeszłym. Zażądał Teofil. Jestem pewien, że dziecko żyje. Następnego dnia Teofil i Bożena pojechali na porodówkę. Mężczyzna nie pojechał jeszcze do Górala. Nie miał pojęcia, jakie zamieszanie wybuchło w domu, gdy następnego ranka Świętosława nie zastała tam męża. Kobiety od razu domyśliły się, że to Teofil pomógł Fortunatowi wydostać się z zamknięcia. Nie znały prawdziwego powodu jego działania, ale były przerażone. Maja z jakiegoś powodu pognała do dzielnicowego, a Świętosława została sama w domu, zupełnie nie wiedząc, co dalej robić. Teofil postanowił porozmawiać z dyrektorem szpitala, ale lekarza nie było. W dyżurce siedziała młoda pielęgniarka i zapisywała coś w rejestrze. Przepraszam, ale bardzo chcielibyśmy porozmawiać z kimś z personelu, kto rodził kobietę 7 miesięcy temu. Mężczyzna podszedł do dziewczyny. W tym czasie pracowało u nas wiele osób, odparła pielęgniarka. Od tamtej pory nie minęło wiele czasu. Czym dokładnie jesteście zainteresowani? Interesuje nas dziecko, które urodziło się 26 maja tego roku. Matce powiedziano, że dziecko zmarło, ale nie dano jej żadnego dowodu, wyjaśnił Teofil. Miała jednak zdobyć odpowiednie dokumenty. Dziewczyna w białym płaszczu była zaskoczona. Skoro tak, to jakie można mieć wątpliwości? Mamy wątpliwości. Teofil powiedział zamyślony i odsunął się na bok. Zawiedziona Bożena stanęła obok niego i zagryzła nerwowo wargi. Raczej nie dojdziemy do sedna, szepnęła. Jeśli popełniono przestępstwo, nie ma szans, byśmy je teraz rozwiązali. Nie poddawaj się teraz, odparł Teofil. Wyjdźmy na zewnątrz i zastanówmy się, co teraz zrobić. Gdy tylko opuścili budynek szpitala, zobaczyli Maję przechodzącą przez okno do drzwi wejściowych. Wyraźnie była w złym humorze i bardzo się spieszyła. UPS, oto dowód, że jesteśmy na dobrej drodze. Powiedział Teofil Bożena i pociągnął ją do szafki na korytarzu. Zrobił to w samą porę. Jeszcze sekunda i Maja mogłaby ich zobaczyć, a plan całkowicie by się zawalił. Maja ze zmartwioną miną zapytała o coś dyżurującą pielęgniarkę i pognała korytarzem do gabinetu kierownika. Teofil wiedział na pewno, że zatrzymała się tuż przed tym gabinetem, bo jeszcze niedawno sam stał przed tymi drzwiami. Zbliżanie się do Mai byłoby zbyt ryzykowne, więc Teofil nadal czekał, czając się za szafką. Bożena stała nieopodal i również czekała w milczeniu, co będzie dalej. Maja wykonała kilka telefonów i nie ruszyła się na krok od drzwi. Wkrótce na korytarzu pojawiła się lekarka, otworzyła kluczem gabinet i zaprosiła Maję do środka. Kobiety rozmawiały około 20 minut, Teofil chciał wiedzieć, o czym rozmawiają, ale nic nie mógł zrobić. Maja wyszła z biura w tym samym nerwowym stanie, uruchomiła samochód i spokojnie wyjechała z podwórka szpitala położniczego. Teraz już nie ma wątpliwości.
Maja na pewno była zamieszana w sprawę twojego dziecka. Powiedział Teofil Bożena. Musimy pilnie ustalić, co dalej. Młodzi ludzie wyszli na podwórze. Bożena wdychała zimne grudniowe powietrze całą piersią i płakała. Nie mogła uwierzyć, że z zazdrości i złośliwości Maja mogła zrobić tak okrutną rzecz jej i jej dziecku. W tym samym momencie zza drzwi szpitala położniczego wyszła inna kobieta, która wyraźnie była w złym humorze. Głośno mówiła do siebie i przeklinała. Wszystko w porządku. Pożałujesz, że mi to zrobiłeś. Powiedziała i spojrzała gniewnie na okna oddziału położniczego. Tak, wiem więcej o sekretach tej instytucji niż wam się wydaje. Teofil nie zastanawiał się długo i podszedł do kobiety. Czy ktoś cię skrzywdził? Zapytał. Jak się okazało, kobieta nie była do końca trzeźwa. W jaki sposób zostałaś obrażona? Oczywiście, bo naszemu kierownikowi nie podoba się to, że przychodzę do pracy pijana. Niech znajdzie kogoś na moje miejsce, kto będzie pracował za taką pensję. Pracuję w tym przytułku od 10 lat. Skarżyłam się na szefową szpitala położniczego, kobietę, której nie znałam. Więc pracujesz tu tak długo? Teofil był zadowolony. Wiesz, naprawdę potrzebujemy twojej pomocy. Oczywiście za opłatą. Kobieta od razu zrozumiała, o co chodzi i spojrzała na mężczyznę i dziewczynę z zaciekawieniem. Dobrze was pamiętam, powiedziała nagle. Urodziłaś tutaj 6 miesięcy temu, w maju lub czerwcu. To był ciężki poród. Tak. Bożena potwierdziła słowa kobiety. Chodźmy stąd. Po drugiej stronie drogi jest kawiarnia, usiądźmy tam i porozmawiajmy o wszystkim. O dziwo, kobieta nie odmówiła, wręcz przeciwnie, z radością zgodziła się spędzić trochę czasu z młodymi ludźmi. Ludzie tacy jak ja nie są nigdzie szanowani, uważają, że nie jesteśmy godni żadnego szacunku. W drodze do kawiarni dalej narzekała na los. Czasami na oddziale położniczym robili to przy mnie. Najwyraźniej uważają, że jestem tak ułomna, że nic nie rozumiem. Młodzi mężczyźni zajęli miejsce przy stoliku w kawiarni, zamówili lunch dla kobiety i z niecierpliwością czekali na jej opowieść. Na początku niczego nie podejrzewałam, kontynuowała kobieta, gdy skończyła całe jedzenie. Praca była ciężka, wszyscy biegali tu i tam, tylko Violetta była spokojna jak zawsze. Jakby to nie ona musiała meldować, gdyby stało się coś złego. Ale urodziłaś chłopca. Widziałem, jak zabierali go do boksu dziecka. Z tego co wiem, dziecko urodziło się całkowicie zdrowe, a potem, ni stąd ni zowąd, powiedzieli, że zmarło. Na początku nawet ja w to nie wierzyłam. Kiedy zostałeś wypisany, wciąż myślałem o tej sprawie, a potem zauważyłem, że w pudełku z noworodkami leży jakby ten, który urodził się już 2 tygodnie temu. Ciągle na niego patrzyłam, ale oczywiście nie pytałam. Wiedziałem, że zbytnia ciekawość nie wyjdzie mi na dobre. I wtedy spojrzałem, a Katarzyna wieczorem na podwórku oddawała dziecko obcemu mężczyźnie. Przekazała je, przekroczyła siebie i pobiegła z powrotem do swojego biura. Od razu zrozumiałem, że albo sprzedała to biedne porzucone dziecko, albo oddała je do sierocińca. Dlaczego zostałaś dziś zwolniona? Bez wyjaśnienia? Bożena zapytała drżącym głosem. Sama tego nie rozumiałam. Po prostu przyszłam do pracy i Violetta mnie zwolniła. Siedzi wściekła i wodzi oczami, jakby się czegoś bała. Kobieta wyjaśniła. Dla mnie to chyba całkiem jasne. Teofil się domyślił. Nie na darmo widzieliśmy się dziś z Mają na porodówce. Musiała się domyślić, że już dużo wiemy, więc postanowiła odwiedzić swoją starą przyjaciółkę Violettę i ją ostrzec. Violetta oczywiście bała się o własną skórę. Ciekawe, ile Maja zapłaciła jej za pozbycie się dziecka. Przecież to wariatka, po co jej to wszystko? Michał już nie wróci. Musiała cię bardzo nienawidzić. Podziękowali kobiecie i hojnie wynagrodzili jej pomoc, po czym opuścili kawiarnię.
Musimy iść zobaczyć się z tą Violettą. Nie będziemy słuchać więcej opowieści o jej nieobecności w pracy. Załatwione. Kobieta najwyraźniej nie spodziewała się gości i rozmawiała przez telefon. Gdy zobaczyła Bożenę, zbladła i spuściła oczy. Wiedziałam, że wrócisz. Cicho szepnęła. Violetto, chcemy wiedzieć wszystko o dziecku Bożeny. Nie ma sensu zaprzeczać. Jeśli nie powiesz nam wszystkiego, jeszcze dziś złożymy na ciebie doniesienie do prokuratury. Violetta słuchała Teofila, zdając sobie sprawę, że nie ma już gdzie się wycofać. Nie wiem, dlaczego dałam się namówić tej wariatce. Pieniądze, które mi obiecała, musiały zaćmić mój osąd. Powiedziała, że nikt się o niczym nie dowie, że matka dziecka jest niezamężna i błąka się w biedzie. Kobieta w białym fartuchu próbowała się usprawiedliwić. Od tamtej pory straciłam spokój i sen. Nie wiem, jak Maja żyła przez cały ten czas, ale czułam się źle. Sumienie mnie dręczyło. I jeszcze strach, niekończący się strach i strach przed więzienną celą. Nadal nie wypłaciłem z konta ani grosza. Jak się okazało, nie mogłem korzystać z moich nieuczciwie zdobytych zysków. Więc co dokładnie się stało? Doktor Teofil przerwał. Czy sama urodziłaś Bożenę? A potem gdzie się podziało dziecko? Nie mów mi, że umarł. Dobrze wiemy, że oddałaś go komuś innemu. Tak, powiem wszystko, całą prawdę obiecała Violetta ze łzami w oczach. Dziecko jest w sierocińcu. Upozorowaliśmy, że matka go porzuciła. O ile wiem, nikt jeszcze nie adoptował chłopca. Kobieta zapisała na kartce adres placówki, w której przebywało dziecko. Teofil odpalił samochód i razem z Bożeną popędzili do miasta. Minął miesiąc, odkąd Bożena dowiedziała się prawdy o swoim dziecku. Kilka tygodni zajęło załatwienie wszystkich dokumentów i zabranie Gustawa do domu. Takie imię nadali chłopcu pracownicy domu dziecka. Maja i Violetta zostały tymczasowo aresztowane. W trakcie śledztwa Maja przyznała się, że przekupiła ordynatora szpitala położniczego, by wypisał akt zgonu i odesłał dziecko do domu dziecka. Zrobiła to wyłącznie z zemsty. Uważała, że Bożena przeszkodziła jej w osiągnięciu szczęścia osobistego. Matka Mai, Świętosława, nic nie wiedziała o wybrykach córki z noworodkiem. I nie chciała uwierzyć we wszystko, co się działo. Całe życie ulegała zachciankom córki, nie zdając sobie sprawy, że robi jej krzywdę. Nie potrzebowała nawet męża, gdy Mai groziło zdemaskowanie. Teofil pomógł przenieść matkę Bożeny do miejskiego szpitala, gdzie zaczęto przygotowywać ją do kosztownej operacji, która miała pozwolić jej żyć pełnią życia. Bożena była szczęśliwa. Była pogrążona w miłości i czułości do swojego dziecka i bezgranicznie wdzięczna Teofilowi za wszystko, co dla niej zrobił. Wiedziała też, że u jej boku jest nie tylko Teofil, w którym z każdym dniem zakochiwała się coraz bardziej, ale też gorące i kochające serce Michała. Mężczyzny, z którym miała dziecko i którego kochała całą duszą. Pewnego ciemnego lutowego wieczoru, w małym wiejskim domku, Bożena zdecydowała się na rozmowę, na którą nie odważyła się od dawna. Dziecko już spało, więc Teofil mógł mówić spokojnie. Teofilu, nadal wahasz się, czy zobaczyć się z rodzicami Michała? Zapytała, nie wiedząc, jak mężczyzna zareaguje na to pytanie. Na początku grudnia, kiedy pierwszy raz przyjechałem do wioski, chciałem ich zobaczyć, odpowiedział Teofil. Teraz, gdy tyle się wydarzyło, nie wiem, czy warto. Oczywiście, że warto, szepnęła. Idź i zobacz się z nimi jutro. Wyjaśnij, kim jesteś. Myślę, że ucieszą się na twój widok. Teofil tak zrobił. Patryk i Kornelia nie od razu zrozumieli cel wizyty Teofila. A kiedy wyjaśnił, kim jest, starsi ludzie płakali i długo się uspokajali. Synu, mogę posłuchać twojego serca? Zapytała Kornelia. Spędziłem tyle czasu w agonii, obwiniając Bożenę za to, co się stało, wiedząc doskonale, że to wszystko moja wina.
Kornelia przycisnęła się do piersi Teofila i długo wsłuchiwała się w bicie jego serca. Serca jej syna. Kornelia, Patryk, powinniście być szczęśliwi. Nagle gość oznajmił. Masz takiego wspaniałego wnuka. Bożena długo myślała, że zmarł zaraz po urodzeniu, a on się pojawił. Gustaw to taki fajny chłopak. Jakby rodzinie Michała odmieniło się serce na tę wiadomość. Cieszyli się na wizytę Bożeny. Na przyjazd dziewczyny nie trzeba było długo czekać. Przyjechała tego samego dnia razem z synem. Kornelia ze łzami w oczach prosiła o wybaczenie, całowała Bożenę i wnuka, nie chciała ich wypuścić. Minął rok. Mały Gustaw dorastał z matką i ojcem. Miał dwie babcie i dziadka. Po spotkaniu z wnukiem Kornelia szybko doszła do siebie. Stopniowo z pomocą męża zaczęła samodzielnie stać i chodzić. Teofil dosłownie zastąpił Michała. Pomagał w remoncie domu i cały czas ją odwiedzał. Fortunat przejął interesy swojej firmy rolniczej. Stał się prawą ręką Teofila przy budowie ośrodka zdrowia. Teofil nie zrezygnował ze swojego pomysłu. Zebrał wszystkie niezbędne dokumenty i budowa miała się rozpocząć. Maja i Violetta dostały niezły wyrok za swoje wybryki. Pewnego ciepłego letniego wieczoru, gdy Gustaw smacznie spał, Teofil podszedł do Bożeny i uśmiechnął się tajemniczo: kochana Bożenko, nie sądzisz, że czegoś brakuje w naszym życiu? Zapytał i uśmiechnął się. Czy czegoś brakuje? Bożena była zaskoczona. Mnie osobiście wszystko wystarcza, jesteś przy mnie i niczego więcej nie potrzebuję. Z tobą też jestem szczęśliwa. Jesteś najlepszą, najpiękniejszą i najbardziej uroczą dziewczyną na świecie. I naprawdę chcę, żebyś została moją żoną. W końcu Teofil zdecydował się na wyznanie. Bożena stała przed ukochanym i nic nie mówiła. Uśmiechała się tylko i cicho płakała ze szczęścia. Zgadzam się. Szepnęła i przycisnęła się do ukochanego. Dyskretnie też spojrzała w niebo. Dziewczyna wierzyła, że po śmierci Michał stał się jej aniołem stróżem. Że to on naprowadził na nią tego wspaniałego mężczyznę, by uczynić ją prawdziwie szczęśliwą. Dziękuję. Dziękuję za wszystko, powiedziała cicho. W tamtej chwili nie miało znaczenia, do kogo dokładnie skierowane były te słowa. Bożena dziękowała życiu za wszystko, co ją spotkało. Za wszystkie próby, przez które przeszła, które zniosła i za to, że otrzymała prawdziwy dar bezgranicznego, rodzinnego szczęścia.